Witam serdecznie księdza profesora Tadeusza Guza. Szczęść Boże, księże profesorze. Rozpocznijmy nasze spotkanie modlitwą. Księże profesorze, poprosimy o poprowadzenie modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Boża Fatimska, módl się za nami. Matko Boża Fatimska, Matko Boża Fatimska, módl się za nami. Błogosławiony Księże Jerzy, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni Państwo, spotykamy się w dniu szczególnym. Dziś właśnie mija 100 lat od 3 lipcowego spotkania Matki Bożej z trójką małych dzieci z Fatimy. I w tym szczególnym dniu chcemy Państwu przedstawić wyjątkową książkę, którą wydały siostry Loretanki. Ale zanim przejdziemy do tej powieści, bo to jest powieść dla wszystkich, zastanowimy się nad pewną myślą, nad ideowym przesłaniem Matki Bożej Fatimskiej. I pomoże nam zrozumieć to ideowe przesłanie Najświętszej Panienki z Fatimy ksiądz profesor Tadeusz Guz. Dziękujemy księże profesorze za przyjęcie zaproszenia. I może rozpocznijmy naszą rozmowę od początku tej niezwykłej historii, która tak naprawdę wciąż trwa przez 100 lat, bo przesłanie Fatimy jest aktualne. Na to spotkanie tej trójki małych dzieci, prostych małych dzieci, pastuszków z Fatimy, Pan Bóg przygotowywał te dzieci, przygotowywał poprzez niezwykłego posłańca, anioła. Księże profesorze, czy potrzebne było to przygotowanie? Drodzy Państwo, drogi Panie Redaktorze, naprawdę wszystkich Państwa jak najserdeczniej pozdrawiam w tej szczególnej scenerii tego wydarzenia, które wspominamy, a mianowicie tych niezwykłych niebiańskich objawień. Tak jak wiemy, że w 1915 roku ta trójka pastuszków uzyskała wizję, 3 wizje, ale były one takie bezpostaciowe i bezsłowne. W 1916 roku Pan Bóg posłał do tych pastuszków, a także jeszcze tam inne dziewczynki pojawiają się, posłał anioła Portugalii, nazwanego także aniołem pokoju, i miały miejsce 3 objawienia anioła. I tak jak wiemy, że świat niebiański to jest świat wiecznego ładu, porządku niezwykłego, harmonii przecudownej pod każdym względem, i dlatego też stosownym jest, żeby nadejście kogoś wyższego i świętszego od anioła przygotował anioł. Tak jak w scenie zwiastowania anioł przyszedł do Matki Najświętszej,
Tak też i tutaj przed przybyciem Matki Najświętszej z kolei przychodzi anioł, stróż narodu portugalskiego, żeby dzieci wprowadzić w te treści, które Matka Najświętsza swoim niezwykłym autorytetem Królowej Nieba i Ziemi nie tylko potwierdzić, ale także i pewne treści z objawień anioła stróża Portugalii rozszerzyć. I dlatego też właśnie tutaj już na samym początku, kochani Państwo, dotykamy wielkiej sprawy, a mianowicie, że świat niebiański istnieje, że aniołowie istnieją, że święci nieba istnieją. A dlaczego w tamtym czasie, a także i dzisiaj jest to ważne? Dlatego, że XX wiek i jak zauważamy XXI, charakteryzuje się kulminacją wszystkich negacji razem wziętych i to negacji nieba, aniołów, świętych i Pana Boga. Dlatego też przyjście anioła jest dowodem na istnienie aniołów. Przyjście Matki Najświętszej jest dowodem na istnienie świętych. A to wszystko, o co w tych objawieniach i anioła, i Matki Najświętszej chodzi, to jest kwestia Boga Najwyższego. To jest ta kwestia wokół całe wydarzenie szeroko pojęte fatimskie, tak jakby krąży. Sprawa Boga na nowo ludzkości zawierzona w taki niezwykły sposób, o którym mówimy. Księże profesorze, podczas spotkania dzieci z Matką Bożą, Łucja zapytała, czy ja pójdę do nieba? No właśnie, czy to nie jest jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze pytanie, jakie my sami sobie powinniśmy zadać? Drodzy Państwo, dla rozumu ludzkiego najważniejszym pytaniem wszechczasów było pytanie o wieczność. Było pytanie o dom Boga. Było pytanie o przyszłość. I ono zostało wyrugowane, ale to z całą determinacją ducha czasu i świata. Nawet pytać nie wolno o Boga. Dzisiaj w takiej zwyczajnej scenerii uniwersyteckiej wrzucenie pytania na jakimkolwiek wykładzie, czy w przestrzeni nauk przyrodniczych, czy humanistycznych, wrzucenie pytania o Boga jest nie tylko nietaktem, lecz wręcz przeciwnie, podstawą do wielkiego zacofania racjonalności tak pytającego. Co to, kochani Państwo, oznacza? I tutaj może warto nawiązać do tego, do takiego punktu kardynalnego z przemówienia prezydenta Donalda Trumpa. Użycie przez prezydenta USA, czyli pierwszego supermocarstwa świata, pojęcia Boga, to jest, drodzy Państwo, patrząc od strony filozofii, szok wszystkich szoków. To jest po prostu, to jest takie załamanie ducha czasu, że trudno sobie wyobrazić, żeby głębszy cios prezydent USA zadał w tym symbolicznym miejscu naszej bohaterskiej stolicy duchowi czasu i świata na tym etapie dziejów świata. Dlatego też, kochani Państwo, przywołanie w objawieniach fatimskich i anioła, i Matki Najświętszej kwestii istnienia Boga i nieba, to jest po prostu ten kardynalny punkt, z którym rewolucja francuska czy
nadchodzące rewolucje, a jeszcze przed nimi przecież wiosna ludów to żadna wiosna, tylko jeden z większych zmierzchów ludów, bo to były rewolucje socjalistyczno-komunistyczne, tylko że w powijakach, które się później tak doprecyzowały, usystematyczniły i do dnia dzisiejszego poważną część globu utrzymują w swojej niewoli. Dlatego też wydaje mi się, drodzy Państwo, że objawienie fatimskie Matki Najświętszej i Anioła to przede wszystkim przywołanie Boga jako Boga wiecznie istniejącego. To jest ta kwestia najświętsza i najważniejsza, o co chodzi w całym wydarzeniu fatimskim. Dzieci fatimskie przekazywały tę niebiańską rzeczywistość, Bożą rzeczywistość i spotkały się z wielkim cierpieniem. Dzisiaj też wiele osób, które odwołuje się do Boga, które świadczy o Chrystusie, spotyka się z wieloma cierpieniami. Takie najbardziej nasuwające się nam cierpienia to są te cierpienia chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Azji, w niektórych krajach azjatyckich, ale też to jest to cierpienie, które jest zadawane wielu Europejczykom, którzy chcą się przyznawać do Pana Boga, no ale z tego powodu są w różny sposób prześladowani, represjonowani. No, księże profesorze, chciałem zapytać właśnie o to cierpienie współczesne i to sprzed 100 lat tych dzieci i ich rodzin. Gdzie jest ta ostateczna przyczyna cierpienia? W załamaniu się przyjaźni Boga, Kreatora ze swoim stworzeniem. Tutaj wyrasta, to jest gleba, z której wyrasta krzyż, że przyjaźń i zaprogramowana w niebiańskim intelekcie boskim na wieczność załamała się. I dlatego też właśnie pojawiło się cierpienie różnego typu i ono właśnie pojęte w mocy Bożej i pojęte na gruncie istnienia Boga jest najskuteczniejszą drogą do powrotu człowieka do Boga. Tak jak wiemy, że nie ma, kochani Państwo, narzędzia precyzyjniejszego w wydoskonalaniu człowieka całej naszej bytowości i w sensie cielesnym, i w sensie duchowym i religijnym czy moralnym, jak właśnie krzyż. Stąd też na przykład ćwiczenia sportowca. Ćwiczenie sportowca, ono ma jednoznacznie wymiar krzyża, bo usprawnienie całego organizmu fizycznego, ale także i zharmonizowanie go z całą sferą duchowości, to jest właśnie sztuka sportu. I teraz właśnie co to oznacza dla nas w ogóle, że w najgłębszym swoim wymiarze krzyż to jest cudowny rzeźbiarz naszej bytowości do takich postaci, do których zostaliśmy przez Boga Stwórcę wiecznie pomyślani i stworzeni dla naszej wiecznej bytowości. I pamiętamy, że nasze cierpienia są ubogacone, przeniknięte łaską Boga. Pan Bóg daruje nam łaskę, czyli daruje nam swoją wszechmoc, ale także i swoją mądrość, swoją miłość, bo w łasce Bożej Bóg zawiera także całe bogactwo swojej boskości. I ona się realnie udziela człowiekowi odpowiednio dysponowanemu, proszącemu o łaskę i spełniającego podstawowe wymogi nadejścia łaski, że jest po pierwsze głębokie pragnienie zjednoczenia z Bogiem, że jest
żal za to, co w nas słabe i złe, i właśnie ta wola pracy nad naszą bytowością, żeby ją, to co w naszej gestii leży, wydoskonalić. Stąd też tutaj widzimy, że w cierpieniu i w ogóle w życiu współpraca człowieka z łaską Boga jest po prostu finezją, jest czymś niezwykłym. Możemy tego doświadczyć właściwie w każdym momencie naszego życia. I jeżeli jesteśmy uważni, odpowiednio uwrażliwieni w naszej i duchowości, i cielesności, i w naszym całym jestestwie osobowym, to zauważamy, że nieprawdopodobne działanie łaski. W każdym momencie ona może zadziałać, dla każdej sprawy jest pomocna i nie ma czegoś, co życie ludzkie potrafiłoby złamać pod warunkiem, że jest ono pobłogosławione łaską Najwyższego. Cierpienie, jeszcze chciałem nawiązać na chwilę do cierpienia, bo tutaj przez chwilę rozważaliśmy cierpienie dzieci fatymskich, które były prześladowane przez masonerię, przez ówczesne władze lokalne, ale też w objawieniach fatimskich, w tych spotkaniach Matki Bożej z dziećmi jest mowa o cierpieniach całej ludzkości, o cierpieniach Ojca Świętego, o cierpieniach tych, którzy są wierni Panu Bogu. I to jest ta wizja chyba przedstawiona nie w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat, ale to jest ta wizja przedstawiona chyba w tej dłuższej perspektywie. Jak ksiądz profesor właśnie tą zapowiedź cierpienia Ojca Świętego, tą jedną z największych tajemnic fatimskich ocenia. Nie ma, drodzy Państwo, papieża, począwszy od Piotra, który by nie był poddany cierpieniom. Dlaczego? Dlatego, że każda bytowość, czyli każdy człowiek, czy chce, czy nie chce, podlega cierpieniom po grzechu, czyli wtedy, kiedy zaistniało cierpienie, a zaistniało ono w raju z racji na grzech, to wtedy, kochani Państwo, nie ma ani jednego człowieka, a zauważmy, że nawet sam Pan Jezus w swojej postaci, w naturze ludzkiej, przyjmuje nasze cierpienia i całej rodziny ludzkiej, szeroko pojętej, i całego świata, przyjmuje na siebie. I jak wiemy, nie było najmniejszych podstaw do tego, żeby Pan Jezus został dotknięty jakimkolwiek cierpieniem, czyli tylko Pan Jezus i tylko Matka Najświętsza. To są dwie ludzkie postaci, przy czym Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem, wiecznym Synem Boga Ojca, ale występuje na scenie Wszechświata jako także prawdziwy człowiek i ze swoim uwielbionym ciałem i uwielbioną duszą i duchem ludzkim wstępuje do nieba, do domu Ojca. W związku z tym objawienie fatimskie, tak jak staram się je zrozumieć, ono nam przypomina tę prawdę, że każdy sługa Boga, każdy, czy duchowny, czy świecki, jeżeli chce być w czasoprzestrzeni określoną cierpieniem, czyli krzyżem, prawdziwym przyjacielem Boga, to musi się zgodzić na cierpienie. Nie ma ani jednego dziecka Bożego we Wszechświecie, które byłoby prawdziwym dzieckiem Bożym i jednocześnie wypowiedziałoby wierność Bogu w znaku krzyża. Zdradziłoby w ten sposób swoją chrześcijańską bytowość. Dlatego też, kochani Państwo, tutaj
w tym objawieniu fatymskim i w zapowiedzi, że Ojciec Święty będzie poddany szczególnym cierpieniom, to może dotyczyć wyjątkowych postaci, bo wiemy, że to natężenie cierpienia w stosunku do różnych papieży było różne. A dlaczego? Z czego to wynika, kochani Państwo, że jeden papież cierpi bardziej od drugiego papieża? Wynika to, moim skromnym zdaniem, przede wszystkim z faktu, nie dlatego, że agresor, czyli duch czasu, jest raz bardziej czy raz mniej agresywny, tylko wydaje mi się, że ta tak jakby potęga krzyża, ona się udziela proporcjonalnie temu człowiekowi, który wykazuje się odpowiednią intensywnością miłości do Boga i Kościoła Świętego. Że rzeczywiście, tak jak w naszym też codziennym życiu wiemy, że nasza osobista decyzja, żeby miłować głębiej, intensywniej, doskonalej, jest powiązana nierozerwalnie ze zgodą na to, że dawka krzyża będzie przybierać na sile. I stąd też wydaje mi się, że ten papież będzie cierpiał więcej, który będzie Chrystusa i Jego Kościół bardziej miłował. A jak wiemy, że zróżnicowanie w miłości Boga i Kościoła u poszczególnych papieży jest ewidentne. To jest podstawowe, takie realistyczne spojrzenie na całe dzieje papiestwa. Dlatego też wydaje mi się, że my jako Polacy mamy wielki powód do dumy, że nasz rodak, dzisiaj święty Jan Paweł II, był aż tak znienawidzony przez ducha czasu, aż tak poniewierany, aż do szeregu prób, nie tylko tej jednej próby unicestwienia jego życia. Takich prób było bardzo wiele, z tym, że Pan Bóg dopuścił tylko niektóre. Ale nie ulega żadnej wątpliwości, że miłość Jana Pawła II do Boga i do jego Kościoła Świętego była wspaniała. Jak niektórzy mówią, wielka. Stąd przypisują mu tytuł Jan Paweł II Wielki. Wydaje mi się, że zupełnie zasadnie. Ale właśnie to, co jest charakterystyczne, to, co Matka Boża w Fatimie bardzo mocno wyakcentowała, żeby się nie obawiać wszystkiego, co nas stanowi, ofiarowywać Bogu i przejmować takie cierpienie, które Pan Bóg w naszym życiu dopuści, a nawet jeżeli mamy jeszcze trochę odwagi cywilnej, to powiedzieć: Boże, Ojcze w niebie, jeżeli Ty pozwoliłeś na to, żeby Twój Syn całe cierpienie wszechświata przejął na siebie, to może dodaj mi jeszcze trochę cierpienia. A zresztą jakiekolwiek dopuścisz, to pragnę być Tobie wierny aż do końca, jak nas tego między innymi nasz bohater narodowy ksiądz Jerzy Popiełuszko też uczył. Księże profesorze, z przesłania fatimskiego dowiadujemy się po raz kolejny. To jest kolejny taki mocny, twardy dowód na to, że najlepszą drogą do Pana Boga dla człowieka jest Matka Najświętsza i jej niepokalane serce. Jak ksiądz profesor tę tajemnicę mógłby nam wszystkim
objaśnić tajemnicę niepokalanego serca i tych obietnic, które płyną, które wypowiedziała Matka Najświętsza przez cześć oddawaną niepokalanemu sercu. Drodzy Państwo, prawdziwość wiary rozstrzyga się w fakcie cudu. Czyli tylko ta wiara jest prawdziwa, która wykaże się w swojej strukturze bytowej cudem, względnie cudami. I dlatego też właśnie Matka Najświętsza zapowiedziała, że będzie cud, ale w stosownym czasie, że uczyni cud. Wiedziała doskonale, że aktów nadprzyrodzonych dokonuje się w mocy Boga Najwyższego. I dlatego też, kochani Państwo, tutaj możemy powiedzieć, że cud cudów, czyli wcielenie odwiecznego Syna Boga Ojca w niepokalanej, w ludzką naturę, to po prostu jest tym najświętszym geniuszem naszej wiary świętej katolickiej i apostolskiej. Fakt inkarnacji jest cudem cudów. I teraz to, drodzy Państwo, oznacza w świetle wiary i naszej racjonalności, ale w tym porządku wiary, czyli w relacji do Boga, to jest właśnie ta cudowna podstawa do tego, żebyśmy my potrafili przed każdym człowiekiem globu uzasadnić naszą postawę wiary, naszą postawę religijną. Stąd też, skoro sam Bóg przychodzi ponownie po utracie raju do ludzkości poprzez Matkę Najświętszą, to nie może przyjść poprzez kogoś, kto byłby splamiony złem. Czy myślnym, czy słownym, czy uczynkowym. Dlatego też Pan Bóg dokonał cudu w akcie poczęcia Matki Najświętszej ze świętych rodziców Joachima i Anny. Pan Bóg dokonał cudu, tak jak zresztą w Starym Przymierzu wielu cudów dokonywał. I dlatego też właśnie wiemy doskonale, że objawienie fatimskie potwierdza, że Pan Bóg, w którego my wierzymy, w imieniu którego Matka Najświętsza zstępuje z nieba na ziemię w Fatimie, że ten Bóg jest prawdziwy. A zatem właśnie skoro największych cudów Pan Bóg dokonał poprzez Matkę Najświętszą i w łączności z nią, więc zrozumiałym jest, kochani Państwo, że jednym z najważniejszych kryteriów prawdziwości wiary człowieka w Boga jest relacja człowieka wierzącego do osoby i dzieła Matki Najświętszej. To jest jedno z najważniejszych kryteriów. A ponieważ Matka Najświętsza w mocy Boga dokonuje nadprzyrodzonych dzieł, dlatego też ona jest niezwykłym, niepokalanym dowodem na istnienie prawdziwego Boga. Ale też objawienie fatimskie jest potwierdzeniem roli modlitwy w relacji człowieka z Panem Bogiem, a szczególnie modlitwy różańcowej, która przecież w Kościele była znana już od kilku wieków, prawda? Drodzy Państwo, czym jest modlitwa? I dlaczego przesłanie fatimskie na początku XX wieku przywołuje zarówno w przybyciu anioła pokoju, jak też i Matki Najświętszej Maryi, niepokalanie poczętej,
dlaczego taki potężny akcent jest położony na modlitwę? Drodzy Państwo, chyba z jednej naczelnej racji. A mianowicie, co to jest modlitwa? Co się dzieje w modlitwie, jeżeli patrzymy na modlitwę od strony bytowej? Drodzy Państwo, modlitwa to jest bycie przed Bogiem. To jest stanięcie przed Bogiem. Czy uklęknięcie przed Bogiem. To jest uwielbienie Boga. To jest oddanie chwały Bogu. To jest wyrażenie naszej ufności życia w Bogu. To jest wyrażenie naszej miłości. Czyli co to, kochani Państwo, znaczy tak najkrócej? To jest świątynia Pana, czyli to jest niebo, bo w niebie mieszka Bóg, ale także anioł i święty. I Bóg i człowiek zatem są w świątyni, czyli w domu Bożym razem. Dlatego, kochani, w modlitwie, jeżeli chcemy ją najkrócej opisać, to jest koegzystencja Pana Boga i człowieka w tym oto momencie, w tym miejscu. To jest bycie razem. Czyli modlitwa, kochani Państwo, to jest powrót do raju. Czyli ilekroć staję, klękam do modlitwy, powracam do raju. Nawet jeżeli jeszcze istnieję w tym kosmosie, na Ziemi. Ale czym jest kosmos? Jak go najwłaściwiej w perspektywie absolutu zdefiniować? To jest droga do raju. Droga do wieczności, droga do świątyni Pana, bo dom nieba jest świątynią. A o co chodzi w świątyni? Jaki akt w świątyni Boga, czyli tam, gdzie jest Pan Bóg, jest najdoskonalszy? To jest, drodzy Państwo, akt modlitwy, czyli akt takiego uniesienia własnej bytowości, żeby ona była i w całości przynależała do Boga. I dlatego też właśnie zdumiewającym jest, że anioł powiedział do tych dzieci: jeżeli chcecie pokoju w waszej ojczyźnie Portugalii, to módlcie się, módlcie i módlcie. Co to znaczy? Drodzy Państwo, księciem pokoju i jedynym, który zagwarantuje suwerenność człowiekowi, czy w ścisłym, czy w szerokim tego słowa znaczeniu, jest Pan Bóg. Co anioł powiedział tym dzieciakom? Że jeżeli Portugalia postawi na Pana Boga, będzie wolna. Żadna moc księcia ciemności nie będzie w stanie Portugalii złamać. I kochani Państwo, o co chodzi w tym wezwaniu do modlitwy? W tym wezwaniu, kochani, do modlitwy chodzi o to, żeby narody, państwa, wszystkie wspólnoty, rodziny, małżeństwa i ludzie, wszystkie stworzenia, żeby stawiali na Boga jako Boga. Tego nas uczy modlitwa najdoskonalej. Czyli stawiać na Boga, opcja Pana Boga. To jest, kochani,
najgłębszy fundament stabilności każdego państwa. Jeżeli państwo będzie sądzić, że jako państwo wcale nie musimy budować na Bogu, takie państwo, nawet żeby było dzisiaj supermocarstwem, rozpadnie się w pył. Będzie tylko śladem na kartach dzienników historycznych. I tak, że takie państwo, w którym czy rządzący, czy naród powiedzą sobie: no dobrze, Panie Boże, my jesteśmy prywatnie bardzo wierzącymi w Ciebie, ufamy Tobie. Nawet jak anioł i Matka Najświętsza zachęcały dzieci fatimskie, nawet miłujemy Ciebie. Ale wiesz co, nasze państwo, tak jest trudno, ludzie tego nie rozumieją. Lepiej, żeby Twoje imię ani w konstytucji, ani w najważniejszych strukturach naszego państwa nie widniało. Kochani Państwo, o takiej strukturze myślenia możemy powiedzieć, że jest zasadniczo chorym. Nie ostoi się w świetle wydarzeń fatimskich ani jedna bytowość, która odseparuje się w sposób świadomy i wolny od Boga. O to chodzi, kochani Państwo, w wezwaniu anioła i Matki Najświętszej Fatimskiej skierowanym do nas wszystkich, do całej ludzkości, a szczególnie do dzieci Bożych, w wezwaniu do modlitwy. Stanąć do apelu przed Bogiem i trwać w całej rozciągłości, na przykład naszej polskiej bytowości, przed Bogiem, z Bogiem i dla Boga. Tylko wtedy Polska ma przyszłość. Stąd też, jeżeli wolno mi ponownie nawiązać do tego przemówienia pana prezydenta Trumpa. Co pan prezydent także nam Polakom przypomniał? Że tylko wtedy, kiedy byliście Boży, byliście wielcy, bohaterscy i święci. A wtedy, kiedy odchodziliście od Boga i chcieliście Polski bez Boga, albo wbrew Bogu, wtedy byliście słabi, upadaliście i popadaliście w niewolę. Taka jest, kochani, wymowa wezwania anioła i Matki Najświętszej do modlitwy, żeby być po prostu Bożym, człowiekiem, narodem, rodziną, małżeństwem, kościołem, w Polsce, państwem polskim, nauką polską, gospodarką polską, polityką polską i wszystkim innym. Tylko to, co zyska w oczach Bożych kształt Jemu właściwy, tylko to może wytrzymać tę próbę właśnie relacji z Panem Bogiem. Dlatego wydaje mi się, że Polacy są na tyle mądrzy, że rzeczywiście uhonorowani w naszej dumie narodowej, między innymi przez pana prezydenta Trumpa, wydaje mi się, że powinniśmy teraz, po tym przemówieniu, wyciągnąć wszystkie konsekwencje. To znaczy, jeżeli zechcemy zbudować państwo polskie bez Boga, i konstytucję polską bez Boga jako najwyższego prawodawcy, to możemy liczyć dni, kiedy ani państwa polskiego nie będzie, ani żadnej struktury administracyjnej, w której będziemy jako Polacy suwerenną podmiotowością. Księże profesorze, tym odniesieniem do... Tym odniesieniem do wystąpienia prezydenta Trumpa sprowokował ksiądz jeszcze jedno moje pytanie. Czy zdaniem księdza profesora jest w Europie, w tym świecie zachodnim, opartym na tradycji łacińskiej,
Jest w tej chwili przywódca, który byłby w stanie wygłosić takie same lub podobne przemówienie, wystąpienie? Moim skromnym zdaniem, może gdybyśmy bardzo tak intensywnie poszukiwali, to może znaleźlibyśmy polityka, który w tym sensie i z taką głębią, abstrahując od różnic pojęciowych, które przypuszczalnie z panem prezydentem Trumpem moglibyśmy mieć, gdybyśmy go poprosili, żeby nam bliżej określił każde z tych pojęć, których użył, ale to jest troszeczkę kwestia drugorzędna. Wydaje mi się, że w takiej rozciągłości, jak to pan prezydent nam ukazał, to niestety ze względu na to, że nasza Europa, łącznie z Polską, że jesteśmy przez kilka wieków dosłownie terroryzowani potężnymi ideologiami, dlatego tak trudno jest w Europie naszej kolebce Kościoła rzymskokatolickiego i kolebce nauki w ogóle. Dlatego tak trudno jest dzisiaj znaleźć nie tylko polityka, drogi panie redaktorze, który by wygłosił takie przemówienie. Ja się boję mówić, w jakich środowiskach jeszcze bardzo, bardzo trudno byłoby znaleźć kogoś, kto by tak myślał. Stąd też to tylko pokazuje, drodzy państwo, że objawienie fatimskie jest taką wielką łaską, światłem. Ja już nie mówię dla porządku łaski, ale dla porządku rozumu. Kochani państwo, Matka Najświętsza i Anioł w Portugalii upomnieli się o podstawowe struktury racjonalności, które dzisiaj są utracone. Spotkać, proszę mi wierzyć, wiem co mówię, spotkać, przepraszam, nawet na naszej ojczystej ziemi człowieka, który w podstawowej strukturze swojego intelektu ma rzeczy poukładane. Tak najdelikatniej mówiąc, tak w tych najważniejszych wymiarach nauki, gospodarki, polityki, prawa, handlu. Proszę mi wierzyć, naprawdę bardzo, a bardzo rzadko przychodzi w Polsce człowiek, który ma w sensie samego tego źródła racjonalności naszej, czyli naszego rozumu, poukładane. Że tam nie ma żadnej sprzeczności, niedorzeczności czy jakiejś istotnej niedoskonałości. W związku z tym nie tylko, że bardzo, bardzo trudno byłoby w całej Europie, przecież jeszcze do niedawna chrześcijańskiej, znaleźć polityka, który by takie przemówienie wygłosił, ale w ogóle bardzo, bardzo rzadko można znaleźć uczonego, czy dziennikarza, czy nawet, boję się powiedzieć, ale nawet brata kapłana. Bo bałby się, że od razu mu zarzucą, że uprawia politykę, więc broń Boże, żeby zestawić Boga z polityką, albo Boga z prawem i tak dalej. Więc, kochani państwo, to przemówienie ukazało między innymi fakt zasadniczej zapaści ducha Europy. Dobrze, że prezydent USA się o tego ducha i o duszę Europy upomniał. I prezydent Trump jest protestantem. To jest, kochani państwo, tym bardziej alarmujące dla naszego katolickiego rozumu, że przychodzi człowiek z innego świata, który nam przypomina
Boga, w którego my wierzymy. Zdumiewające. Ale takie rzeczy zdumiewające się dzieją. I widzimy, że to nie prezydent Trump kieruje swoimi myślami, tylko jest ktoś wyżej od niego, który inspiruje go do takich wypowiedzi, takich świadectw, które z całą pewnością będą mieć znaczący wpływ, a w zależności od tego, jak dalece my zrozumiemy to, co się dzieje dzisiaj w dziejach świata i jako państwo polskie i Kościół polski, to tak dalece będzie mieć to znaczenie, czy też Unia Europejska. Ale ja chcę wam, kochani, powiedzieć z moim 14-letnim doświadczeniem Europy Zachodniej, że to, co się wydarzyło tutaj na Placu Krasińskim, jest absolutnym szokiem. Szczególnie dla starej piętnastki. Absolutnym szokiem. Stąd też te wydarzenia w Hamburgu, to wszystko, proszę mi wierzyć, to nie ma przypadku. To wszystko jest ze sobą strukturami ideologicznymi w najściślejszym sensie powiązane. Dlatego też to tylko ukazuje, że wprawdzie te miłe słowa uznania takiego prezydenta w stosunku do nas, ale to też ukazało nam, nie wiem, czy państwo tak też odebraliście te słowa, to ukazało nam, kochani państwo, w pewnym sensie taką rolę przewodnią w sferze wiary i w sferze duchowości nam, Polakom, katolikom, jako zobowiązanie dla Europy i całego świata. Że potężną pracę będziemy musieli wykonywać i ja się do niej też chcę przyznać i nie chcę się wymigywać z tej pracy, ale olbrzymią, gigantyczną pracę musimy włożyć, żeby spełnić to, czego Pan Bóg, Matka Najświętsza z aniołami i świętymi w niebie od Polski katolickiej oczekują. I to jest, wydaje mi się, pytanie pod adresem każdego z nas, bo Fatima jest Fatimą, ale te słowa, które tam są wypowiedziane, są skierowane do każdego z nas. A im bardziej pragniemy być katolikami, tym bardziej te słowa są dla nas wiążącymi. Jakby jednym z głównych przesłań w Fatimie jest właśnie modlitwa, o której mówiliśmy przed chwilą, modlitwa różańcowa, ale też jest wielkie wołanie Matki Bożej do dzieci fatimskich, ale oczywiście do każdego z nas. To jest pokuta. O której też świat zapomina, bo czasami świat zapomina, może nie czasami, tylko często zapomina o grzechu. Drodzy państwo, i to jest też ta problematyka grzechu, która się pojawia w tym cudzie fatimskim, jest też, kochani państwo, nieprawdopodobnie znamienna. Niewiarygodnie pouczająca nas. W jakim sensie? Proszę zauważyć, kiedy można użyć pojęcia grzech? Wtedy, kiedy ma się do dyspozycji ludzi, którzy z całą swoją racjonalnością, czyli rozumem, i z całą swoją wolnością dokonują nadużyć. Czyli proszę zobaczyć, Matka Boża mówi o niewierzących, anioł też nadmienił niewierzących. Kochani, akt niewiary. My możemy mówić, że to Pan Bóg daje łaskę wiary. Tak, to prawda, ale komu? Temu, kto otwiera swój rozum na prawdę boską. A otwarcie rozumu na prawdę boską, kochani państwo, to jest najpierw, przepraszam, ale nasze fundamentalne, pierwsze zadanie. To ja, jako człowiek rozumny, jestem zobowiązany do otwarcia mojej bytowości rozumu na prawdę, łącznie z prawdą
absolutną, czyli transcendentną, boską. I proszę zauważyć, że tego zadania nikt nie wykona za nas. Ani Bóg na niebie, ani aniołowie, ani święci, ani drugi człowiek, nikt. Ja jestem powołany jako człowiek myślący do tego, żeby otworzyć rozum na prawdę jako prawdę, bez ograniczeń. A co to, kochani Państwo, oznacza? To oznacza, że Matka Najświętsza w Fatimie i anioł poprzedzający jej niebiańskie nadejście mają absolutną rację. Akt niewiary należy do największych grzechów w całych dziejach świata. A czym jest akt niewiary? Nieuznaniem, nieprzyjęciem, brakiem uwielbienia, szacunku dla prawdy boskiej. Na tym polega, kochani, dramat szatana. W aspekcie jego anielskiego rozumu przeżywa anioł światłości tę tragedię. W jakim sensie? Jego rozum zamyka na Boga. Rozum, kochani, upadły to jest taki, który zamyka się na Boga. A później to skutkuje oczywiście zamknięciem się na człowieka, na aniołów, na zwierzęta, na rośliny. Proszę zobaczyć, że my dzisiaj w Polsce, tak jak zapewne wielu z Państwa śledzi aktualnie nasze debaty takie ideowe i ideologiczne, proszę zauważyć, jaki problem wyrósł po naszej tej debacie toruńskiej na ziemi polskiej. A mianowicie taki, że w tamtej debacie upomnieliśmy się o to, że Pan Bóg jest stwórcą świata, a człowiek, zwierzę, roślina są stworzeniami bożymi. Kochani Państwo, dla ducha czasu większego bluźnierstwa w tej sportowej arenie w Toruniu nie mogliśmy wypowiedzieć. Że zwierzęta, rośliny, drzewa, kosmos cały, no i oczywiście człowiek, że te wszystkie bytowości mają status bytów stworzonych przez transcendentnego Boga Stworzyciela. No większego bluźnierstwa rzeczywiście nie mogliśmy wypowiedzieć i dlatego też stosowne reakcje powstały w niektórych środowiskach, które się jednocześnie zamanifestowały i dokładnie, bardzo precyzyjnie odpowiedziały na ten nasz apel, że w katolickiej Polsce wolno z pozycji nauki, polityki, rządu państwa polskiego, kościoła, episkopatu, że wolno w Polsce katolickiej mówić o tym, że Bóg jest stworzycielem świata i Polski, a my Polacy i zwierzęta w Polsce i rośliny polskie i kwiaty polskie, że to wszystko jest stworzeniem Bożym. Okazuje się, że nie tylko, że nie jest to już oczywistością, ale wręcz przeciwnie. Jeżeli można stać się przeciwnikiem zideologizowanych Polaków, to w bardzo prosty sposób człowiek stanie i wypowiada: Pan Bóg stworzył świat, co przynależy do naszego credo, a ty, człowieku dobry, i ja, jesteśmy jego stworzeniami. Nic z tego. Zobaczmy, kochani Państwo, to oznacza, że... Co to, kochani Państwo, oznacza? Ktoś mógłby na pierwszy rzut oka powiedzieć: ależ on nie wychował się w rodzinie wierzącej, a on coś tam gdzieś może przez uniwersytet został zdemolowany w swojej duchowości. Kochani Państwo, ostatecznie opowiedzenie się za albo przeciw Bogu to jest osobisty akt naszego rozumu i naszej wolnej woli. I dlatego też, kochani Państwo, przywołanie grzechu oznacza, że cała ludzkość,
ma podstawową wiedzę o istnieniu Boga, o istnieniu prawa, czyli podstawowego ładu między Bogiem a światem, człowiekiem, zwierzęciem, rośliną i tak dalej. I dlatego też, kochani, grzech oznacza po pierwsze załamanie się rozumu w afirmacji prawdy, nie tylko prawdy boskiej, ale przede wszystkim grzech oznacza załamanie się ludzkiej wolności i zamiast stawiać na miłość, stawia się na nienawiść. A przy tym, kochani Państwo, warto podkreślić, jeżeli ktoś szuka prawdy szczerze, głosi ją godnie i broni jej, jeżeli zachodzi taka potrzeba, to nigdy takiej osoby nie można zdefiniować jako szowinisty. Dlaczego? Dlatego, że nazywanie prawdy po imieniu jest naszym obowiązkiem rozumowym, podstawowym. I nazwanie prawdy nigdy nie jest aktem nienawiści. Dlatego, że potrzebujemy dodatkowego aktu, czyli ustawienia naszej wolności. I jeżeli zawsze, bezwzględnie, bez żadnych wyjątków, w naszej wolnej woli mówimy tak względem każdej poznanej prawdy, to znaczy, kochani Państwo, że tylko wtedy miłujemy. Nienawiść wtedy się pojawia, gdzie jest poznanie prawdy i zarazem, i następstwem jego jest odrzucenie, pogarda, negacja prawdy. Tam jest nienawiść. Dlatego też, kochani Państwo, Fatima ukazuje nam, że grecka metafizyka, która powiedziała, że każdy człowiek jest zasadniczo zdolny do poznania prawdy, a także i przede wszystkim nauka katolicka, ta prawno-moralna także, że każdy człowiek jest wolny i że każdego człowieka stać na miłość, a jeśli nie miłuje, to zaciąga ciężką winę, czyli popełnia grzech. Fatima upomniała się, kochani Państwo, o podstawowe struktury prawno-moralne. Upomniała się o ład, o powrót ludzkości do harmonii z Bogiem. Bo tylko wtedy, kochani, będziemy ludźmi prawymi. Ostatecznie, w najdoskonalszym tego słowa znaczeniu. Prawym jest tylko człowiek, który zjednoczył swojego ducha i ciało i całe jestestwo i wszystkie myśli, słowa i czyny z najwyższym Panem Wszechrzeczy. I dlatego też wydaje mi się, że jeżeli chcemy czy nowej konstytucji, to jest czy nowa, czy stara konstytucja, kochani Państwo, to jest dla polskiej racji stanu coś drugorzędnego. Ja stawiam pytanie, jakiej konstytucji my jako Polacy i w większości katolicy chcemy? Czy konstytucji, która wyartykułuje i zabezpieczy i ogłosi Polsce i całemu światu, że najwyższym, nietykalnym i bezwzględnie powołanym do respektowania jego bytowości w umysłach naszych obywateli polskich jest Pan Bóg objawiony w Trójcy Świętej. On jest najwyższym prawodawcą. Jeżeli polska kultura prawna przemilczy w nowej konstytucji najwyższego prawodawcę, nie będzie mieć świetlanej, mądrej, wielkiej, sprawiedliwej przyszłości. Tego wyartykułowania potrzebujemy i analogicznego wyprowadzenia wszystkich norm prawnych,
z najwyższego prawodawcy, z jego ładu, wpisanego w prawie naturalnym w każdego Polaka, jako Polaka, w każdego, bezwzględnie, wierzącego i niewierzącego. Jeżeli taką konstytucję będziemy w stanie uchwalić, to to będzie gwarant ładu prawno-moralnego w Rzeczypospolitej. Jeżeli nie będzie w niej miejsca dla najwyższego i objawionego prawodawcy, to niestety Polska będzie raz, że bardzo głęboko raniona poprzez inne ideologie, będzie okradana, będzie manipulowana, będzie wyprowadzana w pole. No po prostu Polska będzie biedna, bardzo biedna, jeżeli nie uzna w Bogu objawionym najwyższego prawodawcy i gwarantu, miary i kryterium ładu w człowieku, między ludźmi, w państwie i w Kościele. A jak zauważamy, i to już nam ukazała dyskusja nad Chrystusem Jezusem jako Królem Polski, my mamy zarówno w przestrzeni Kościoła w Polsce, jak też i państwa polskiego zasadnicze deficyty w rozumieniu tej bardzo poważnej, jeżeli nie powiedzieć najważniejszej materii w kwestii prawno-moralnej. Ale ufam, że właśnie Matka Boża Fatimska, że aniołowie i święci, nie mówiąc już o Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynym, że oni pobłogosławią Polskę i że stać nas na to, żeby na początku XXI wieku taką konstytucję godną najpierw Pana Boga w niebie, a później człowieka, Polaka na ziemi, że będziemy w stanie ją ukształtować. Księże profesorze, myślę, że właśnie podziękujemy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bo spotkaliśmy się dzisiaj też na tym, w tym szczególnym miejscu przy okazji prezentacji, promocji książki, którą wydały siostry Loretanki. Tutaj mamy plakat zapowiadający tę publikację. To jest powieść. Powieść, która myślę, że ona jest dla każdego, ale czy ona jest dla każdego, czy też nie, to myślę, że nam powiedzą osoby, które pracowały nad tą książką. Zaprosimy panią Aldonę Ciborowską, która zainspirowała to nasze spotkanie, i pana Mariusza Sawińskiego, który przetłumaczył tę książkę. Książkę autorstwa nieżyjącego już Wilhelma Hurmana. Zapraszamy pana Mariusza. Jest pan Mariusz. Zapraszamy. Profesorze, zapraszamy. Proszę tutaj do ambonki. Proszę. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że przede wszystkim taką inicjatorką tej naszej przygody wspólnej jest siostra Andrzeja Cecylia Biała, dyrektor wydawnictwa Sióstr Loretanek, która no, ma świetne pomysły, ale również zawsze ma bardzo szeroko otwarte serce na pomysły, na przykład moje. Ale tutaj zaprosiliśmy pana Mariusza Sawińskiego, którego poznałam na spotkaniu właśnie parę lat temu z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem. I ponieważ ja stawiam sobie za zadanie zawsze przybliżać myśli księdza profesora Tadeusza Guza, ale też Margaret Peters, ponieważ to są dwie osoby, które różną metodą doszły do tego samego w pewnym aspekcie, prawda, księże profesorze. Także również spotykają się w publikacjach wydawanych przez wydawnictwo Sióstr Loretanek. Ksiądz profesor Tadeusz Guz jest zawsze autorem wstępów i nigdy nie odmawia. Także te osoby również się poznały w życiu, spotkały się na konferencji. No i na takim spotkaniu parę lat temu poznałam pana Mariusza Sawińskiego, dałam mu książkę. Pan Mariusz Sawiński dał mi wizytówkę i potem mieliśmy taką krótką przygodę tłumaczenia fragmentów doktoratu księdza profesora Tadeusza Guza z języka niemieckiego, bo pan Mariusz Sawiński jest
jest biegle włada językiem niemieckim. Był dyplomatą przez kilka lat w Szwajcarii, w Bernie, radcą ekonomicznym. I zaprosiłam pana Mariusza Sawińskiego do tego, żeby troszeczkę pomógł w tym tłumaczeniu. Bardzo byłam tego ciekawa, nie odmówił. I to była nasza taka pierwsza przygoda. A ponieważ siostra Andrzeja wręczyła mi tę książkę, pokazała mi tę książkę, zapytała, czy nie znalazłabym osoby, która by zdecydowała się przetłumaczyć ją, no to pierwszą osobą, która przyszła mi do głowy, był oczywiście pan Mariusz Sawiński, który zgodził się łaskawie, bo jest osobą bardzo zajętą, w takiej swoistej metodzie tłumaczenia. On czytał, ja wpisywałam do komputera, robiliśmy z tego po prostu to, co najlepsze, modliliśmy się przy tym tłumaczeniu, ale również bardzo wzruszaliśmy się jako osoby dorosłe, jesteśmy równolatkami, ale były takie fragmenty, kiedy po prostu wzruszenie nas ściskało za gardło. No i może tutaj pan Mariusz Sawiński troszkę więcej powie o autorze, bo również udał się do wydawnictwa. Mieliśmy taką długą drogę w znalezieniu osoby, która dysponuje prawami autorskimi, bo książka była napisana ponad 50 lat temu i też były trudności językowe, także były telefony do kolegów pana Mariusza Sawińskiego, do Niemiec, literaturoznawców, także jedno słowo nawet pochodzi hen sprzed kilku wieków. Natomiast książka jest bardzo wzruszająca. Ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście autorowi towarzyszył Duch Święty i mam nadzieję, że państwo również doświadczycie takiej przygody serca, ale jest to powieść oparta na faktach, napisana przez Niemca bardzo precyzyjnie, także nie brakuje tam tej prawdy, wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że ta prawda z pięknem języka, z pięknem ducha również autora jest i serdecznie państwa zachęcam, żebyście wzięli udział razem z nami w poznawaniu i autora, którego mam nadzieję, że siostry będą jeszcze tłumaczyły, prawda? Bo on pisze przepięknie. I teraz może pan Mariusz więcej powie, bo trafił do wydawnictwa w Szwajcarii, gdzie więcej dowiedział się o samym autorze. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, dobry wieczór. Drodzy Państwo, chcę powiedzieć i tutaj w tym miejscu przede wszystkim podziękować osobom, które przyczyniły się, to nie tylko praca tłumacza, to jest jakiś tam drobny fragment całości, natomiast w tym wszystkim pracował cały zespół ludzi. Nie byłoby tak pięknego tekstu, gdyby nie pani doktor Aldona Ciborowska, która ma genialne wyczucie językowe. I ona tak pięknie wyszlifowała to, co z jakimś tam rzemieślniczym mozołem wykułem podczas tłumaczenia. Osoby, które nas odwiedzały, widziały, że to takie bardzo zajmujące to tłumaczenie nie jest. To jest cały czas walenie w dłutem w kamień, po to, żeby kamień słowa, po to, żeby z tego coś powstało, ale to było strasznie chropawe to, co powstawało i tylko dzięki fantastycznemu wyczuciu językowemu pani doktor Aldony Ciborowskiej to, co państwo bierzecie do ręki, to jest po prostu piękny, gładki, aksamitny, lejący się tekst, jak my to nazywamy w naszym fachu. I chciałbym też podziękować zespołowi ludzi, który współpracował ze mną i tutaj ogromne słowa podziękowania mojej małżonce, która mnie podtrzymywała we wszystkim, bo przychodziły jej chwile zwątpienia i przychodziły. Także wspierała nas tutaj siostra Andrzeja, przepięknie to określiła, że była tą Martą, która zadbała troszeczkę o ciało, żebyśmy nie upadli. Chcę państwu powiedzieć, że myśmy tą książkę przetłumaczyli w jakieś 3,5 miesiąca. To było dosyć duże tempo. Natomiast bywały dni, ponieważ ja wiedziałem, że może się zacząć
jeszcze trudniejszy okres niż byłem. W związku z tym staraliśmy się troszkę pośpieszyć i bywały dni, że tłumaczyliśmy 16 godzin na dobę. W związku z tym podczas posiłków ja tylko się wygrzebywałem spod stosu słowników i różnych tam pomocy elektronicznych i wtedy można było się trochę posilić. A przy okazji wypijałem tam 14 kaw dziennie i jakoś to poszło, także poszło to. Może coś o wydawnictwie. I chcę Państwu powiedzieć, przez dłuższy czas, ta książka już była gotowa, już była przetłumaczona na początku tego roku. I strasznie długo się zastanawialiśmy i tutaj z wspaniałą siostrą Andrzeją, dlaczego, co się dzieje, dlaczego my nie możemy tej książki wydać, dlaczego nie mamy do niej jeszcze praw autorskich, bo o to się głównie rozbijało, prawa autorskie. I słuchajcie, drodzy Państwo, dopiero teraz, po wizycie prezydenta Trumpa, którą przepięknie zinterpretował ksiądz Tadeusz Gus, ja dopiero rozumiem, dlaczego Pan Bóg zwlekał i utrudniał nam kontakt, żebyśmy prędzej do tego wydawnictwa nie dotarli, bo my musieliśmy zaczekać na wizytę prezydenta Trumpa. I dopiero teraz wiem, jaki jest sens tej książki. Ta książka uderza perfekcyjnie w ducha czasu. I dzięki temu, że miałem okazję studiować, mam nadzieję, że mogę się nazwać uczniem księdza Tadeusza, dzięki temu, że miałem okazję studiować naukę, myśl księdza profesora, ja potrafiłem zrozumieć istotę tej książki podczas tłumaczenia. Także mam nadzieję, że udało nam się oddać to, co jest sensem i myślą i duchem tej książki. No i no cóż, jako człowiek z winnicy pańskiej życzę Państwu tylko miłej lektury. Jeszcze chwileczkę. Autorze. Jeszcze poprosimy kilka słów o autorze samym. Ksiądz Wilhelm Hünermann był Niemcem, był księdzem katolickim, niezwykle czynnym, napisał kilkadziesiąt tytułów i te tytuły będą tu przez siostrę Andrzeję sukcesywnie będą pozyskiwane z Niemiec i będą tłumaczone na język polski. Jest to piękna, artystyczna, wręcz poetycka maniera pisania o bardzo, bardzo realistycznych rzeczach. Także to może tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Dziękujemy. Jeszcze chwileczkę. Ale jeszcze, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, to już jest marka sióstr. Pięknie wydana książka. Jest w miękkiej okładce, ale są wspaniałe ilustracje i rzeczywiście jest przyjemną, miłą książką i pod względem artystycznym, pod względem literackim, no i pod względem wydawniczym. Dziękujemy siostrom za kolejne piękne dzieło. Cześć Boże, witam serdecznie. Jesteśmy zaszczycone, że możemy tutaj być i mamy okazję podziękować. Przede wszystkim chcę księdzu profesorowi podziękować za to dzisiejsze wystąpienie i podsumowanie tego wszystkiego. No i autorom tłumaczenia tejże książki. Naprawdę się napracowali. Byłam tego świadkiem. No i cieszymy się razem. Dziękuję bardzo, dlatego te książki przekazujemy. Najserdeczniej. Dziękuję. Bóg zapłać, siostro. Książki oczywiście można nabyć w holu. Natomiast... Ale to nie wszystko, bo siostry dużo wydają, pięknie wydają. O Fatimie też jest wspaniała publikacja dla dzieci. Bo ta książka, pan nas tutaj nie poinformował, dla kogo jest ta książka?
Dla wszystkich, właśnie. A to jest dla dzieci z no, takimi malowankami na początku i też piękne malowanki i piękne ilustracje. Przepraszam bardzo, ale ucieka mi. Wspaniałe wydawnictwo. Także zachęcamy też do nabycia dla najmłodszych. Księże profesorze, czy teraz czas na pytania? Krótkie pytanie, dłuższa odpowiedź. Jedna, kochani państwo, uwaga. Proszę sobie wyobrazić, my wiemy, że nasz zachodni sąsiad, Niemcy, są nieprawdopodobnie obciążone na przestrzeni wieków. Ale też powiem państwu, że przedstawiciele tego narodu, między innymi moi przełożeni, rektor tej akademii, w której spędziłem 14 lat, on wraz z księdzem kardynałem Leo Szewczykiem, który się w Bytomiu urodził, ale z rodziny niemieckiej, i część rodziny jest w jego polskiej, a część niemieckiej. Ale powiem państwu, że właśnie w Niemczech narodziło się wyjątkowe dzieło na świecie dla badań osoby i dzieła Maryi, tak zwany Marienlexikon, czyli leksykon maryjny. Wspaniałe, wielotomowe dzieło. Ono chyba jest tłumaczone na wszystkie te języki kongresowe świata, to też, ale mam nadzieję, że też na język polski. Dlaczego nadmieniam to? Bo proszę mi wierzyć, że cokolwiek byśmy nie powiedzieli o kulturze niemieckiej, która ma swoje wielkie dramaty, załamania, ale pośród narodu niemieckiego narodziło się wielu reprezentantów genialnych. I dlatego też ja nie znałem dotychczas tego autora, księdza Wilhelma Hinnermana, ale chętnie się zapoznam z jego myślą, ponieważ studiowałem tę najcięższą literaturę filozoficzną, najcięższą, jaką niemieckie intelekty napisały. Dlatego nie miałem nawet sposobności, żeby zająć się innego typu literaturą religijną, też wspaniałą. Mają wielu wspaniałych autorów. Proszę zauważyć też fakt historyczny, że Albert Wielki, syn niemieckiego narodu, wykształcił najwybitniejszego uczonego katolickiego wszechczasów, czyli świętego Tomasza z Akwinu. Dlaczego o tych faktach państwu mówię? Żebyśmy nie upraszczali naszego rozumienia tego, co niemieckie, tylko żebyśmy patrzyli na Niemcy i niemiecką kulturę realistycznie, żeby widzieć, co w niej wielkiego, doskonałego i świętego, ale także, żeby widzieć wszystkie negacje prawdy i to bez żadnego wyjątku. I dlatego też właśnie takie spojrzenie na Niemcy, bo zostałem przed przyjściem tutaj zapytany, gdzie bym upatrywał fundamentów współpracy czy przyjaźni między Polakami a Niemcami. Upatruję tego w takim prostym, szczerym realizmie rozumienia niemieckości i polskości po obydwu stronach. I mam taki przypadek, że jak byłem w Medjugorje kiedyś z pielgrzymką i pamiętam, że poproszono mnie, żebym chyba dla tysięcy niemieckojęzycznych pielgrzymów odprawił mszę świętą i wygłosił kazanie, które było przemówieniem. A jakiego typu? Ukazałem Niemcom ich strukturę duchowości. Przywołałem największe, najwspanialsze osiągnięcia Niemców z wielu wieków, a przede wszystkim podkreśliłem, że Niemcy byli tym przodującym narodem w średniowieczu, który właśnie wydał najwybitniejszego uczonego wszechczasów, czyli Tomasza z Akwinu, Włocha, włoskiego arystokratę. A z drugiej strony pokazałem, że Niemcy troszczyły się o Kościół Święty niesamowicie wzorowo, przykładnie.
ale później pokazałem, że Niemcy są ofiarą i przeżywały dramat i współkształtowały największe kataklizmy dziejowe od reformacji. I proszę mi wierzyć, wychodziłem bocznymi drzwiami, tak jak wszedłem przez zakrystię, tak wychodziłem. I co się okazuje? Że przed tą zakrystią, jak tylko otworzyłem drzwi, to cała rzesza Niemców, czy Austriaków, czy Szwajcarów niemieckojęzycznych stała, a na ich czele stał arystokrata niemiecki, sędziwy człowiek ze łzami w oczach, który nie mógł słowa powiedzieć, ale później ze łzami mówił, że księże Tadeuszu, ty jesteś chyba jedynym, który nam Niemcom powiedział tak w pigułce, ale całą prawdę. I proszę mi wierzyć, że tak mnie wyściskał jak najpierworodnego syna z taką miłością. I to doświadczenie pokazało mi, że kochani Państwo, przyjaźń i współpraca między Polakami a Niemcami jest nie tylko możliwa, ale wydaje mi się dla stabilności kontynentu Europy i świata konieczna. Ale na tej bazie takiego realizmu chrześcijańskiego, do którego powinniśmy być zdolni, i to, że siostry Loretanki i pani doktor Aldona Ciborowska i pan Mariusz Sawiński, że takiego wspaniałego dzieła dokonują i przybliżają nam tę wielką kulturę niemieckojęzycznego świata, za to naprawdę wiem, co mówię, całym sercem wszystkim dziękuję na ręce naszej przeuroczej i już świętej siostry dyrektor Andrzeju. Bardzo dziękuję. Pytanie. Tak. Szanowni Państwo, zachęcamy do zadawania pytań księdzu profesorowi. Znaczy, widzimy, że Kościół idzie w kierunku protestantyzmu, że właśnie Europa, mówi się, że żyje w czasach już pochrześcijańskich, że tam ludzie odeszli od Boga, że była reformacja, protestantyzm wszedł do Kościoła. Ludzie odchodzą od Boga, bo wchodzi, też przenika modernizm, sekularyzacja, sekularyzm do Kościoła katolickiego. Protestantyzm przenika. Tak samo przenika protestantyzm tutaj w Kościele polskim. Mamy wierzyć w Boga prawdziwego, mamy wierzyć w prawdę, piękno i dobro, którym jest Bóg w Kościele prawdziwym. Właśnie. I co powiedzieć na ten temat? Właśnie, czy ten Bóg, bo Bóg jest też, Bóg jest w protestantyzmie, Bóg jest w Kościele katolickim, Bóg jest też w New Age, który właśnie mamy też, mamy teraz właśnie, przecież chcą wprowadzić religię no, New Age ogólnoświatową. Tam też jest Bóg. I dla nich to jest prawda. Tak. No więc jaka prawda ma być, jaki Bóg ma być prawdą, żeby był tak jak ksiądz powiedział, profesor, nie pamiętam, żeby właśnie nie było tego unicestwienia Kościoła, czy już... Tak. No tak. Tak, tak. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Proszę wybaczyć, kochani Państwo, że na temat pewnych treści czy aspektów wypowiedzi naszej siostry, ze względu na dane słowo mojemu bezpośredniemu przełożonemu, nie mogę się wypowiedzieć, ale powiem generalnie. Nie każdy, tak jak Pan Jezus powiedział, który mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Co to, kochani Państwo, oznacza? Tutaj jesteśmy w świecie języka. Usłyszeliśmy, jak nasi przyjaciele
z jaką pieczołowitością dążyli do oddania sensów tej powieści, żeby oddać w języku polskim to, co autor tej powieści wyraził w języku niemieckim. Co to, kochani Państwo, oznacza? Praca i język ma tę swoją zewnętrzną, materialną szatę tych poszczególnych słów. Ale wiemy, że każde słowo jest nośnikiem treści, czyli znaczenia. I dlatego też tutaj samo słowo Bóg nie wystarcza. My musimy poszukiwać sensu tego pojęcia, znaczenia tego pojęcia, uzgadniać. Czyli dzisiaj, jak kiedyś się chyba już z Państwem podzieliłem moim doświadczeniem filozoficznym, że z pozycji filozofii właściwie, jeżeli w tym świecie naukowym pada jakieś pojęcie, to ja muszę dzisiaj, żeby zrozumieć tego człowieka, zapytać go o znaczenie każdego słowa. Co to oznacza? To oznacza, że rzeczywiście wprawdzie wielu ludzi mówi o Bogu, ale tylko Pan Bóg w interpretacji dogmatycznej Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jest po prostu prawdziwy. W credo i w interpretacji Kościoła zbudowanego na Świętym Piotrze. Ale w interpretacji, która ma rangę dogmatu. Dogmaty, kochani Państwo, są dzisiaj też, tak jak i Pan Jezus, nieprawdopodobnie poniewierane. Że dzisiaj nawet wielu teologów katolickich, z tego co słyszę, nawet w naszej katolickiej Polsce, boi się powiedzieć, że myśli na fundamencie dogmatów. A czym jest, kochani Państwo, dogmat? To jest definicja prawdy. Dlatego też my, jako Polacy i katolicy, najpewniej jesteśmy osadzeni w naszym myśleniu i w naszym języku polskim, wtedy, kiedy, kochani Państwo, sięgamy po dogmaty naszej nauki rzymskokatolickiej i kiedy myślimy na gruncie dogmatów. I żeby nawiązać do pewnych naszych treści poruszonych dzisiaj, to na przykład dogmatem naszej nauki rzymskokatolickiej jest Pan Bóg jako Stwórca. Jest to dogmat. Czyli, kochani Państwo, jeżeli czy teolog, czy ktokolwiek, kto by chciał relatywizować tę prawdę, to neguje podstawowy dogmat naszej wiary świętej katolickiej i apostolskiej. Czyli, że Pan Bóg jest Stwórcą świata. I dlatego też właśnie tutaj w tym sensie jesteśmy najpewniejsi. Natomiast nauczanie Kościoła, szeroko pojęte, ono musi być stosownie do poziomu nauczania przyjęte. Że na przykład rzeczy niezdogmatyzowane, ja najchętniej używam tego przykładu, który już kiedyś tutaj przed Państwem chyba użyłem, a mianowicie, że dozwoloną i wręcz konieczną dyskusją w naszym świecie chrześcijańskim jest dyskusja nad tym, czy aniołowie są duchami bez materii, czy aniołowie są duchami z materią anielską. I dlaczego ta dyskusja jest dozwolona i wręcz konieczna? Dlatego, że Urząd Nauczycielski Kościoła dotychczas nie zdogmatyzował tej kwestii. I dlatego też mamy prawo do dyskusji. Ale tam, kochani Państwo, gdzie mamy dogmat naszej nauki katolickiej, czyli że Pan Bóg jest Stwórcą, to przepraszam, ale jeżeli w tym świetle zmierzymy na przykład dzisiejsze nauczanie w takich dyscyplinach nauki jak biologia, fizyka i chemia,
w nauczaniu Polaków, to proszę zauważyć, że do rzadkości należy fizyk, chemik czy biolog, dla których dogmat o Bogu jako kreatorze jest relewantny, czyli który się uwzględnia, który się uznaje. A co to, kochani Państwo, oznacza? To oznacza, że edukacja polska ma swoje fundamentalne kryzysy. Czyli kiedy moglibyśmy powiedzieć, że edukacja polska jest ustawiona właściwie, na właściwym fundamencie? Kiedy edukowanie Polaków, rozumu Polaków, byłoby bezwzględnie oparte na dogmatach. I ja wierzę w to, bo mamy takich polityków dzisiaj, którzy są zdolni do takiej operacji, do takiej reformy szkolnictwa w Polsce, ale my wszyscy zdajemy sobie sprawę, że polska edukacja jest dopiero w drodze do tego celu. I tutaj mam takie wrażenie, że gdybyśmy się tak dokładniej przyjrzeli pewnym poglądom, które się głosi, nawet niestety na naszych katolickich uniwersytetach w Rzeczypospolitej Polskiej, to doszlibyśmy do zaskakującego stwierdzenia, że pewne dogmaty nawet na katolickich uniwersytetach w Polsce, nie mówiąc na świecie, w Belgii, Louvain czy inne, to tam, kochani Państwo, niektóre katolickie uniwersytety zachodniej Europy, czy także Stanów Zjednoczonych, prześcigają się w relatywizowaniu dogmatów. Czyli nie można, kochani Państwo, szybciej zrelatywizować katolickiego uniwersytetu czy katolickiego nauczania, jak poprzez zrelatywizowanie choćby jednego dogmatu. A dogmaty, kochani, to nie jest produkt ciemnego, zacofanego umysłu, tylko w dogmacie mamy ze szczytowym rozwojem umysłowości ludzkiej do czynienia. Dlatego, że ta umysłowość wyrażona w urzędzie nauczycielskim Kościoła jest, kochani Państwo, najdoskonalsza, bo ma najpełniejszą asystencję Ducha Świętego. Dlatego też także w naszej edukacji powinniśmy dbać o to, żeby płaszczyzny natury i łaski były z sobą zharmonizowane. I to temu właśnie służyło objawienie fatymskie. Matka Najświętsza wskazała nam w bardzo prostych słowach, także anioł, stróż Portugalii, który się objawiał dzieciom fatymskim. Proszę mi wierzyć, gdybyśmy te pojęcia, których Matka Najświętsza użyła w Fatimie, tak przyjrzeli się im, to są centralne pojęcia. Gdybyśmy na przykład dzisiaj edukację w Polsce oparli tylko na tych pojęciach, to mielibyśmy potężną edukację, to mielibyśmy mnóstwo odkrywców, mnóstwo wynalazków, którymi byśmy nawet i Niemców, i Francuzów, i Anglików, i Amerykanów obdzielili. Dlaczego? Bo najbardziej lotnym, twórczym umysłem jest umysł napełniony łaską, napełniony Bogiem, bo Pan Bóg jest najwyższą i wieczną racjonalnością. Dlatego rozum ludzki światły nie tylko, że nie powinien obawiać się racjonalności boskiej, lecz wręcz przeciwnie, powinien na niej wszystko osadzić, żeby osiągać same szczyty bycia istotą rozumną. Wielebny księże profesorze, w ubiegłym roku okrzyknięto słowem roku postprawdę. Nie mylić z postną prawdą, bo to była po prostu prawda ex post tworzona. Czy taka prawda może wyzwolić ludzi, czy zniewolić ludzi? Bo tak naprawdę tutaj pojęcie prawdy coraz bardziej się zaciera, ono się rozmywa. Ono jest takie po prostu jak
to ksiądz przed chwilą powiedział, rewalentne, ale ono jest jeszcze bardziej, ono jest po prostu kłamliwe. Często prawda właściwie zamienia się w kłamstwo i wtedy już zupełnie tracimy orientację. I dlatego potrzebni są nam tacy księża jak ksiądz profesor, żeby na tę prawdę nas naprowadzać, jak taka dobra busola. Dziękuję. Bóg zapłać. Drodzy Państwo, niektóre pojęcia to samymi sobą wskazują na jednoznaczne źródło swojego ideologicznego pochodzenia. I w jakim nurcie myślowym pojawia się postprawda jako quasi pojęcie, bo to, kochani, żadnym pojęciem nie jest. Postprawda wyrasta z gleby tak zwanego postmodernizmu. A co to jest postmodernizm? To jest, kochani Państwo, jeden, tak jak genderyzm, jeden z odłamów neokomunizmu globalnego. No bo przecież proszę mi wierzyć, duch czasu w tym momencie, kiedy człowiek zdobywa wiedzę o jego niszczycielskiej strategii, to w tym momencie duch czasu manipuluje wszystkim. On manipuluje wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że duch czasu, czyli upadły anioł, on dokonał totalnej demoralizacji własnego bytu. Totalnej. Wszystko zmanipulował. A co to znaczy? Kiedy można tego dokonać? Wtedy, kiedy całą swoją bytowość ktoś ustawi przeciw Bogu, Przenajświętszemu jako Stwórcy, jako Zbawicielowi, jako Bogu. Wtedy dokonuje się totalna deformacja, z której nie ma wyjścia. Dlatego piekło istnieje. I to też jest prawda, którą Matka Boża Fatimska potwierdziła. A później Pan Jezus Miłosierny w spotkaniach na ziemi polskiej z kolei, tak jak Matka Najświętsza w Portugalii, tak proszę zobaczyć, Pan Jezus Miłosierny w swojej odwiecznej boskiej osobie przybył na ziemię polską. Oczywiście to nie jest nasz temat, ale wydaje mi się, że to, o co Pan redaktor Dariusz zapytał, jak działa niebo, jak działa Pan Bóg. Pan Bóg przygotowuje sukcesywnie ludzkość. I tak jak Portugalia stała się miejscem przygotowywania ludzkości na spotkanie z Bogiem za pośrednictwem anioła stróża Portugalii i Matki Najświętszej Fatimskiej, tak też, kochani Państwo, ziemia polska była przygotowywana właśnie przez to przybycie Fatimy, bo miłosierdzia Bożego nie możemy zrozumieć bez Fatimy. Już anioł pokoju w 1916 roku zapowiedział, że poprzez Najświętsze Serce Jezusa, że Matka Najświętsza i Najświętsze Serce Jezusa przede wszystkim przygotują nas na niezwykłe doświadczenie miłosierdzia. Czyli pojęcie miłosierdzia padło w objawieniu się anioła w 1916 roku i później oczywiście Matka Boża Fatimska, 17 rok, ale to było przygotowywanie objawień właśnie Jezusa Miłosiernego i to na ziemi polskiej. Czyli tutaj zauważamy, kochani, że właśnie te pojęcia powiązane z post, one oznaczają następującą strukturę myślenia, że wszystko, co jest, nie ma prawa bytu. Wszystko, co istnieje, należy unicestwić, łącznie z materią, którą Marx z Engelsem ocalili i którą uczynili najważniejszym narzędziem ich oddziaływań ideologicznych. A to pojęcie postprawdy ukazuje, kochani Państwo, radykalizację ducha czasu w tym kierunku, że nic, co istnieje,
nie ma prawa bytu. Że byt, najkrócej mówiąc, to przeszłość. Nie tylko prawda to przeszłość, lecz, kochani Państwo, chce się nam, ludzkości, dzisiaj wmówić, że wszystko, co jest, jeżeli jeszcze nie jest niebytem, to ma się nim wkrótce stać. A im szybciej, tym lepiej. To jest, kochani Państwo, dotychczas najradykalniejsza forma ducha czasu, jego artykulacji ideologicznej. I wszystko jest post. Czyli wszystko jest po. Nic to oznacza, bo duch czasu, on się odpowiednio, wiadomo, wyraża, ale za wyrażeniami ducha czasu my zawsze, kochani Państwo, musimy odkryć, i to jest możliwe, bo proszę mi wierzyć, kto się wypowiada, a duch czasu się wypowiada, więc kto się wypowiada, ten nie potrafi ukryć sensów swoich wypowiedzi. Tylko że do tego trzeba mieć odpowiednio wykształcony intelekt. I jeżeli ma się dobry warsztat naukowy, to rozpracowanie każdej formy ideologicznej jest po prostu, no przepraszam, nieprzyjemnością, bo to nie jest przyjemne, żeby demaskować takie tragiczne struktury myślowe, zasadniczo tragiczne czy częściowo tragiczne, no ale tego można dokonywać tylko dzięki łasce Bożej. Dlatego wydaje mi się, że te dzieła także księdza Wilhelma Hinermana i to dzieło, powieść Niebo o niebie w kontekście właśnie wydarzeń fatimskich, cudownych, niezwykłych przybyć Pani Fatimskiej i świętego anioła, że po prostu te dzieła są dziełami namacalnie także współpracy z łaską. I to jest w nich wielkie. I to jest wspaniałe. I to, że każdy z Państwa tu jest, to namacalnie doświadcza się, że każdy z Państwa to jest taka bytowość natury i łaski. I dlatego każdy z Was jest takim pięknym, wielkim, Bożym, świętym człowiekiem. Moje pytanie dotyczy słów księdza profesora dotyczących potrzeby współpracy polsko-niemieckiej. Wydaje się, że przykładem takiej owocnej współpracy była przyjaźń, która łączyła Jana Pawła II i kardynała Ratzingera, który później został jego następcą. Niestety dorobek Ratzingera, a też Benedykta XVI w Polsce nie jest, można powiedzieć, szeroko recypowany i znany. I wydaje mi się, że warunkiem takiej współpracy jest to, żeby każdy z narodów wykraczał ponad swoje pewne naturalne inklinacje. W przypadku nas jest to, nie mamy problemu z taką spontaniczną i naturalną, można powiedzieć, wiarą emocjonalną. Nie zawsze mamy cierpliwość studiowaniu, w zgłębianiu takim systematycznym właśnie, do jakiego Niemcy są, można powiedzieć, stworzeni. I moje pytanie jest takie, jaką zdaniem księdza profesora my powinniśmy wykonać pracę, ażeby taka współpraca była możliwa, ażebyśmy mogli z Niemcami znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia? Drodzy Państwo, wydaje mi się, że trzeba by się wzajemnie tak obdarowywać, czyli co to znaczy? My Polacy potrzebujemy coraz większych inwestycji w racjonalność, bo niestety z różnych racji, to są bardzo różne racje, ale nasze inwestycje w racjonalność jako racjonalność
przynajmniej od okresu zaborów, to były bardzo mikre. Proszę mi wierzyć, że my Polacy w naszej rozumności byliśmy systemowo deformowani. Systemowo deformowani. I polski rozum był przez wieki usiłowano go tak utrzymać jako ugór. Tak, przepraszam za takie wyrażenie. I ktoś by pomyślał, a to może taki przypadek. O nie, nie. Kochani Państwo, jeżeli chce się kogoś duchowo sparaliżować, to trzeba wytworzyć takie struktury na forum publicznym, a przede wszystkim w edukacji, które zablokują albo sparaliżują rozum. Państwo wiecie, że dla medycyny sparaliżowanie naszego organizmu to jest kwestia jednego zabiegu. I organizm z pozycji medycyny byłby sparaliżowany. Kochani Państwo, odebrać człowiekowi prawdę i wyprowadzić go z przestrzeni rozumu, to znaczy sparaliżować go duchowo. Człowiek bez prawdy, nawet żeby był herosem miłości i wolności, jest sparaliżowany. Czyli sparaliżowaną jest miłość bez prawdy. Ale sparaliżowaną jest właśnie prawda, jeżeli nasza wolność nie będzie artykułować się miłością do niej. Więc zauważamy, kochani, że to, jak się oddziaływuje na Polskę, a proszę być tego świadomymi, że te struktury ideologizacji polskiej racjonalności są dzisiaj w genialny sposób dopracowane. Przykład tej genialności, przepraszam za to wyrażenie i biorę je w cudzysłów. My, i to w większości narodu polskiego i obywateli polskich, jesteśmy przeciwko przyjęciu uchodźców w tym kontekście, który mamy dzisiaj do dyspozycji. A co się okazuje? Czyli rzekomo na pierwszy rzut oka moglibyśmy powiedzieć, że opinia publiczna broni się na przykład przed islamizacją. A kochani Państwo, a w jaki sposób można Polskę islamizować wzdłuż i wszerz? Wystarczy wielu Polakom, którzy są bezkrytyczni w swoim rozumie, zaserwować sagi o sułtanach tureckich. Kochani Państwo, kiedy opinia publiczna może sobie pozwolić na taki, przepraszam, zamach na siebie? No wtedy, kiedy nie myśli. Jeżeli Telewizja Polska byłaby w ścisłym tego słowa znaczeniu telewizją publiczną, czyli mającą aspiracje, ambicje do kształtowania polskiej racjonalności, to nigdy takiej formy ukrytej islamizacji nie powinna urzeczywistniać. Kochani Państwo, co z tego, że nie wpuścimy ani jednego uchodźcy ze świata arabskiego, który jest w świetle doświadczenia Niemców czy Francuzów potencjalnym terrorystą? Co to oznacza, jeżeli my mamy terrorystę wprowadzonego do każdego odbiornika telewizyjnego?
To znaczy, że nie myślimy. Ja tylko mogę powiedzieć, że albo nie myślimy, albo po prostu godzimy się na to, żebyśmy byli paraliżowani. I proszę mi wierzyć, są też doświadczenia takie, że ci ludzie, którzy się poddadzą tym prądom, oni są zniewoleni. Oni, jeżeli jakiegoś odcinka nie mogą obejrzeć, oni są prawie że chorzy. I co to, kochani państwo, ukazuje? To ukazuje tylko głębię deformacji naszej polskiej racjonalności. A to jest, kochani państwo, jeden przykład. A my na forum publicznym w Rzeczypospolitej Polskiej mamy takich, przepraszam, nie setki, a tysiąc. W związku z tym, co ja jako filozof mogę powiedzieć, że my, że rozum polski, żeby funkcjonował jako polski, ale nawet, przepraszam, ludzki, jako ludzki, nam Polakom w dalszym ciągu ani nie wolno myśleć po ludzku, ani nie wolno myśleć po polsku. Czyli co to oznacza, kochani państwo, dla mnie? My mamy system edukacji od żłobków po uniwersytety, najdelikatniej mówiąc, w samej istocie sparaliżowany. I dlatego też chodziłoby o to, żeby w reformie edukacji, i ja wierzę w to, że polityka polska ma dobrą wolę zreformowania edukacji, ale nie uruchomiliśmy dotychczas pryncypiów uwolnienia polskiej racjonalności. My mamy zaułki racjonalności Polaków, które otwieramy, pozwalamy na ich urzeczywistnianie, ale to są, przepraszam, zaułki. A zaułkami się, kochani, nie tworzy pałaców racjonalności, zamków, systemów, zasad. I proszę mi wierzyć, ale jeżeli dobrze zrozumiałem pana prezydenta Trumpa, to on należy do jednego z nielicznych polityków świata, który na forum świata upomniał się o to, że Polska ma prawo do racjonalności godnej człowieka i godnej Polaka. I w tym upatruję wielką zasługę tego przemówienia. Mamy prawo, ponieważ jesteśmy istotami rozumnymi i powinniśmy uwalniać, zagospodarowywać cudne, gigantyczne, bez żadnej przesady, kochani państwo. Polska przede wszystkim była, jest i będzie wielka potęgą swojego rozumu. Dlatego też, kochani państwo, wydaje mi się, że właśnie w kontekście naszych rozważań, kontemplacji, objawień w Fatimie. Proszę zobaczyć, jeżeli naprawdę studiuję te proste słowa Matki Najświętszej i Anioła z nieba, to jaka tam jest racjonalność? Gdybyśmy my, Polacy i katolicy, przestudiowali każde słowo Matki Najświętszej wypowiedziane w Fatimie, nie mówiąc o każdym słowie Jezusa miłosiernego na ziemi polskiej, to, kochani państwo, bylibyśmy supermocarstwem, równym albo prześcigającym Stany Zjednoczone. Myślicie państwo, że od tak, że prezydent USA, chcąc się przypodobać Polakom albo znaleźć taki przyczółek, żeby tam z kimś walczyć, o żadne przyczółkowi prezydentowi Trumpowi nie chodzi. Po co jemu jakikolwiek przyczółek? Ale prezydent Trump rozumie te nakreślone linie, kochani państwo, jak linia prowadząca ku Bogu. Przecież Polska dzisiejsza takiej linii nie ma. Na forum publicznym, w polityce, żeby swobodnie się wypowiadać na temat, a co Bóg na to?
Przecież to pytanie, a co Bóg na to, powinno być w każdym polskim warsztacie, w pracowni, każdej, aż po informatyczne. To powinno być dla nas najbardziej fascynujące w rozprawach małżeńskich, rodzinnych, państwowych, kościelnych. Powinno padać pytanie, a co Bóg na to? A jak rzadko się to dzieje? A dlaczego, kochani państwo, nie pada to, a co Bóg na to? W naszych nawet rodzinnych rozprawach. Ponieważ linia Polaków w aspekcie naszej racjonalności w stosunku do Boga i do nieba jest złamana. Złamana. Nie tylko, że nadwątlona. Złamana. Dlatego polski rozum przeciętnie tam, gdzie jest, gdzie pracuje, żyje, prowadzi badania naukowe. Kochani państwo, polski rozum nie pyta spontanicznie, co Bóg na to. I dlatego też, kiedy będziemy wielcy rozumem, jak właśnie cały rozum wszystkich nas, ludzi i Polaków, jak on będzie dokładnie otwarty na Boga. Dlatego rozum niepokalanej matki jest taki wielki, kochani, że on cały się poświęcił prawdzie boskiej. A wolność Matki Najświętszej jest największa ze wszystkich stworzeń. Dlaczego? Bo całe jej serce otwarło się na miłość Bożą. I proszę zobaczyć, jaka jest prosta recepta na wielką Polskę. Odblokować sparaliżowany rozum Polaków na jego drodze do Boga i nieba. Odblokować polską wolność, cudną, piękną, wspaniałą w wielu aspektach. Ale jeżeli my zauważamy, że w Rzeczypospolitej Polskiej rocznie 60 tysięcy młodziutkich, pięknych, utalentowanych małżeństw się rozpada, to kochani państwo, co można powiedzieć o naszej polskiej wolności? Że my jesteśmy sparaliżowani w byciu wolnym. Wspaniale, że pan prezydent w świetle dziejów polskich nam przypomniał naszą wielką polską wolność. Ale my, kochani państwo, szczerze stańmy przed panem prezydentem Trumpem i powiedzmy, panie prezydencie, o jakich pokoleniach Polaków pan mówił? Że szli w ogień za miłość do Boga, narodu, ojczyzny, kościoła, państwa, ziemi, zwierząt i roślin. W ogień śmierci. Ale ilu z nas dzisiaj, z naszych pokoleń, poszłoby bronić ojczyzny na przykład do Brukseli, do Strasburga, czy gdziekolwiek? My widzimy, że jak my jesteśmy po prostu wyprowadzani w pole. Kochani, nie ma opcji dla polskiej wolności poza miłością Boga i człowieka. Bezwarunkową, bezwzględną. Nie ma opcji dla polskiego rozumu jak prawda. Prawda, jeszcze raz prawda. Że taki Pan Bóg cudowny, objawiony przez Matkę Najświętszą w Fatimie, przecież czyż taki Pan Bóg może się zestarzeć, że dzisiaj wielu naszych rodaków pyta, a ten Pan Bóg, a ci księża, a ci biskupi. Kochani państwo, to człowiek może umrzeć, żywcem można umrzeć, jak człowiek słyszy takie komentarze. Dlatego też to przybycie państwa tutaj i naprawdę postawa państwa to jest takie budujące, bo to się przeżywa, doświadcza, że państwo tak jesteście złaknieni prawdy i podstawowej ludzkiej i boskiej miłości. I w tym jesteście wielcy. I niech taka będzie cała Polska i cały naród. Księże profesorze, uprzedzi mnie ksiądz profesor edukacji, bo troszeczkę akurat przyszło mi
od iluś tam lat już w tej edukacji działać, być. Prowadzimy szkołę w Ostrołęce, gimnazjum, liceum klasyczne. I na tej kanwie zadam takie dwa czy trzy pytania księdzu profesorowi, ale chcę powiedzieć, że z dotychczasowych doświadczeń wynika, że gdy przychodził do nas młody człowiek z pewnego środowiska, to tak to się działo, że tak jakbyśmy kijem Wisłę musieli zawracać w jego pewnej postawie. Tak było bardzo wiele informacji, tak był naładowany tą nadaktywnością. A ponieważ prowadzimy w szkole naszej również kaligrafię, księże profesorze, kaligrafię, która pierwszej gimnazjalnej, że to jest rzadkość, rzeczywiście, że ona wyciszała tego człowieka. A więc muszą być rzeczywiście te odpowiednie warunki. I również dziękuję, proszę księdza, za tę podpowiedź na Uniwersytecie Lubelskim 8 czerwca, gdy ksiądz profesor powiedział mi, aby rzeczywiście od przedszkola tego ducha katolickiego ujawniać na terenie szkoły. W związku z powyższym, że ta reforma pojawiła się, no nic nie pozostało nam, aby założyć od pierwszej klasy szkołę podstawową. Oczywiście problemy są, bo to nowy budynek trzeba dodatkowo, ale ten wysiłek rzeczywiście podejmiemy. I teraz jak dawać sobie radę z tym duchem czasu, który jest? Nie wiem, gdzie kiedyś przeczytałem, ale o tym krzyżu, o którym ksiądz profesor tutaj mówił, że gdy człowiek kocha bardziej Boga, to ten krzyż rzeczywiście jakoś się ujawnia bliżej wtedy, ale można go znosić, to ja czytałem, że jeżeli mama chce dobrze wychować swoje dziecko, to powinna przez rok czasu odmawiać część bolesną Różańca Świętego. Tak się zastanawiałem, dlaczego przez rok? Dlaczego bolesną? Gdyby ksiądz profesor zechciał tutaj jakby skomentować może, dlaczego tę część bolesną? Ja osobiście, no ileś tam za córkę odmawiałem ten Różańc. Jakoś dobrze na tym wyszliśmy, bo dzisiaj wyszła za mąż i mamy wspólne zdanie na temat wiary, na temat cywilizacji, prawdy, nie ma problemu. Jeszcze jedno, proszę księdza profesora, jakiś ewenement. W Polsce młodzież zdaje się, że jeszcze jest w kościele do bierzmowania. Później przychodzi sakrament bierzmowania, który powinien tego człowieka na te szerokie wody, właśnie tego ducha jakoś uskrzydlić, on powoduje, że ten człowiek gdzieś ucieka od kościoła. Dlaczego tak jest? Tutaj tego nie mogę zrozumieć. Natomiast w naszej szkole staramy się, proszę księdza profesora, szanowni państwo, o systematyczność. To znaczy, że w planie wychowawczym mamy raz w miesiącu intencję mszy świętej dla całej szkoły. Idziemy na mszę świętą i ja zamawiam księdza proboszcza dla nas intencję. Jest to wspaniała lekcja wychowawcza dla młodzieży właśnie w ten pierwszy piątek, czyli mamy tych pierwszych piątków na przykład przez 3 lata 30. To nie jest na początku roku i na końcu, tylko to jest taka pewna systematyczność. I powiem państwu tak już na koniec, i to jest doświadczenie z dnia sprzed kilku dni. Jedna z uczennic gimnazjum miała pójść do szkoły, do liceum publicznego w Ostrołęce, Okrzyknięte, to jest takie liceum. Została tam przyjęta na listę, dobrze się uczyła, ale gdy dowiedziała się, że jest już na liście uczniów przyjęta, to również na Facebooku dowiedziała się, że oto ta grupa tej klasy organizuje się w pewnym miejscu i oczywiście tam miał się pojawić alkohol. I u niej pojawiła się myśl, że ona mówi tak, to ja, bo babcia mi opowiadała, że podjęła decyzję, że ona jednak zostaje w naszym liceum. W naszym liceum. To znaczy miała jakieś porównanie, jeszcze z nią nie rozmawiałem. I wydaje mi się, że rzeczywiście to towarzyszenie tym młodym ludziom. I myślę, że to każdy z nas może to robić. Każdy z nas ma wpływ na to, że może otaczać rzeczywiście różańcem, który z fatym wynika tych swoich najbliższych. I na koniec tutaj mam, jest mój kolega Ryszard. Kilkanaście lat temu, w 2003 roku, postanowiliśmy, że zaczniemy obchodzić pierwsze soboty miesiąca. A okazuje się, że w tych pierwszych sobotach, i to też jest Fatima, przecież tak? W tych pierwszych sobotach
to jest tylko kilka godzin, że tak powiem, jakby takiej inwestycji, że mamy tutaj pewność, że osiągniemy niebo. Mamy pewność. Kilka godzin. Okazało się, że z tych pierwszych sobot to wyszło już 12 lat, proszę księdza. 12 lat. Przychodzi pierwsza sobota i człowiek już gdzieś tam się spotyka. To też trzeba o tym mówić. Dziękuję bardzo. Kochani Państwo, bardzo dziękujemy panu dyrektorowi. Pan dyrektor nam znowu uwrażliwia nas na parę rzeczy. Pierwsza kwestia. Pan dyrektor zapytał o wiedzę. Proszę zauważyć, szatan ma wiedzę. I anioł Portugalii, anioł stróż ma też wiedzę. Na czym polega dramat wiedzącego i upadłego anioła, czyli szatana, który ma gigantyczną wiedzę? Polega na tym, że zdradził prawdę. Że znienawidził prawdę. To jest definicja upadku anioła w aspekcie jego rozumu i wolnej woli. Zdradzić, pogardzić, odrzucić prawdę. Ale przecież, proszę zobaczyć, nawet po tym, kiedy szatan zdradził prawdę, on tę wiedzę posiada. Ale jak ją aplikuje? Przeciwko i tylko wyłącznie przeciwko Bogu. A proszę zobaczyć, co czyni anioł stróż Portugalii. Ma wiedzę i ją permanentnie aplikuje, aby wielbić Boga, służyć Bogu, miłować Boga. Więc, kochani Państwo, jeżeli powiemy narodowi to, co się dotychczas bardzo często słyszało, potrzebujemy społeczeństwa polskiego opartego na wiedzy. To ja mogę powiedzieć, że jeszcze nic nie powiedzieliśmy na temat rozstrzygnięcia racjonalności Polaków. A kiedy ono się dokonuje? Droga do wiedzy, kochani Państwo, to jest drogą naturalną. My, mając rozum, zdobywamy wiedzę. To jest nic szczególnego. Ale sztuka rozumu rozstrzyga się w sposobie, metodach i celach operowania zdobytą wiedzą. Po co wiem coś? Po to, żeby wielbić bardziej Boga, bardziej Go poznać, bardziej umiłować. To jest przesłanie fatimskie. A jeżeli ja tak ustawię moją racjonalność, czyli mój rozum, że moja wiedza zdobyta na temat Boga, człowieka i świata prowadzi mnie ku Bogu, to znaczy prowadzi mnie zarazem ku człowiekowi, i wtedy nigdy, nawet jeden rozwód, kochani Państwo, nie powinien mieć miejsca w Rzeczypospolitej Polskiej. Nawet do jednego rozwodu by nie doszło, bo przecież co to znaczy rozwodzić się z człowiekiem? Kiedy rozwód dochodzi do skutku między człowiekiem a człowiekiem? Kiedy uprzednio jedna albo obydwie strony rozwiodły się z Panem Bogiem. Bo kiedy relacja pozytywna człowieka do człowieka zatraca swój sens? Wtedy, kiedy utraciliśmy relację główną, podstawową, najważniejszą. Ja i Bóg, Pan Bóg i ja. I dlatego też, kochani, łamią się te relacje między nami, Polakami. Dlaczego? Ponieważ budujemy społeczeństwo polskie czy naród polski na wiedzy, ale nie zdając sobie sprawy i nie określając po co.
czy żeby afirmować prawdę, miłować, wielbić prawdę boską, czy żeby ją jak diabeł zdradzić. Dlaczego Polakom nie mówi się o tym? Dlaczego się nie ustawia? A wręcz przeciwnie, nawet tak jak słyszeliśmy, generał jezuitów, czyli jednej z najpotężniejszych wspólnot duchowych Kościoła Powszechnego, dlaczego generał jezuitów klasyfikuje realny byt diabła jako symbol, czyli fikcja? Bo jeżeli powiem, że coś jest symbolem, to symbol, państwo wiecie, prawdziwe, realistyczne rozumienie symbolu, to symbol zawsze wskazuje na rzeczywistość i jakoś ją nam przybliża. A co generał jezuitów chciał przez to powiedzieć? Że istnienie realne szatana i piekła to fikcja. Dajmy sobie święty spokój. To jest świetne stanowisko, ale świetnie pasujące do pozycji Karola Marksa, który odrzucił istnienie szatana. Ale dlaczego, kochani państwo, odrzucił Marks z Engelsem istnienie szatana? Ponieważ uprzednio odrzucili istnienie Boga objawionego. I tak oto widzimy, że wiedza musi być ukierunkowana, że ona jest po to, żeby prawdzie służyć, a nie prawdę zabić. I mamy Matkę Najświętszą Maryję, która wybrała tę pierwszą opcję, i mamy, kochani, realną osobę anielską szatana, który wybrał tę drugą. Dlatego też pan dyrektor ma rację. Jeżeli będziemy edukację polską ustawiać na wiedzę jako wiedzę, to będziemy niestety bardzo godnymi nawet pożałowania istotami rozumnymi, bo nie będziemy wiedzieć, po co ona w naszym rozumie zamieszkuje. A zamieszkuje obiektywnie po to, żeby Boga poznać, człowieka poznać, świat poznać, żeby Boga uwielbić, człowieka uszanować, zwierzę stosownie do jego bytowości uszanować, czy roślinę o nią zadbać. Czyli właśnie widzimy, że albo zdobywamy wiedzę, żeby zdradzić prawdę, albo żeby umiłować prawdę i być mądrymi. Druga kwestia, też bardzo ważna, zaakcentowana przez pana dyrektora, a o tym sobie aspekcie nie powiedzieliśmy. Co to znaczy się modlić? Co to znaczy, kochani państwo, że za kogoś się modlę? To wiecie państwo, co się czyni w modlitwie? Bierze się błogosławionymi ramionami tego człowieka, całego, z jego duszą i ciałem, z jego dziejami, historią, i stawia się go gdzie? Przed obliczem Bożym. Czyni się to oczywiście na sposób duchowy, ale jak wiemy, jest to możliwe. A co to oznacza także, patrząc od strony z kolei miłosierdzia Bożego? A co czyni Pan Bóg wtedy, kiedy my kogoś Jemu zawierzamy? A Pan Bóg wtedy wychodzi temu człowiekowi naprzeciw i staje przed nim i go błogosławi. Czyli, kochani państwo, co to oznacza? Bo pan dyrektor przywołał tutaj, szczególnie wywołał do tablicy umiłowanych rodziców. Rodzic, który codziennie stawia swoje dziecko przed obliczem Bożym i przywołuje w nieskończonym miłosierdziu Boga do jego dziecka, nie może dziecku dać piękniejszego prezentu. Bo nie można bardziej uszczęśliwić człowieka, obronić człowieka, jak wtedy, kiedy się go postawi przed obliczem Boga. I kochani państwo, mogę się założyć, jak państwo sobie życzycie z każdym z państwa dzisiejszego wieczoru, że gdyby w Sejmie mądry poseł usłyszał od drugiego, że ten nie zostawia suchej nitki na nim, na jego poświęceniu dla Rzeczypospolitej Polskiej i tak dalej, to zamiast
odpowiadać mu w tym samym tonie, stylu, jakby poświęcił ten czas i wezwał wszystkich mądrych posłów i powiedział: drodzy Państwo, pomódlmy się za tego naszego brata, za tę naszą siostrę. Nie traćmy czasu na zbędne dywagacje, bo jak widać, one nie mają dla naszych braci i sióstr tych żadnego znaczenia. Dlatego módlmy się za nich. A jeżeli nie tutaj, to po posiedzeniu Sejmu. Nie trzeba podnosić głosu na nikogo. Trzeba się tylko zacząć za nich modlić. Kochani, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej by się przemieniał na naszych oczach. Ale musielibyśmy to uczynić bardzo szczerze. Bo kochani, modlitwa, jeszcze raz sobie mocno podkreślmy, modlitwa to jest stawanie przed Panem Bogiem, przed samym obliczem Bożym. Dlatego, kochani Państwo, co uczynił anioł, kiedy się objawił? Uklęknął w tych szatach, które miał, w tym miejscu, w którym dzieciaczki fatymskie napotkał, i czołem dotykał ziemi. Proszę mi wierzyć, że jak ja sobie uzmysłowię, jak my niekiedy przyjmujemy Komunię Świętą, i jeżeli ja ten widok przychodzącego z nieba anioła, padającego na ziemię, klękającego i bijącego czołem anielskim aż do ziemi, żeby uwielbić Pana Boga, jak ja sobie zestawię te dwie rzeczywistości, to ja nie wiem, co to się dzieje z naszą polskością katolicką, jeśli chodzi o sposób przyjmowania Komunii Świętej. Najwyższy akt, jakiego można doświadczyć w całym kosmosie, w całym życiu, w całych dziejach. Co się z naszym polskim katolicyzmem dzieje i co ten anioł, stróż Portugalii, co on nam, Polakom, na bramie niebieskiej powie. Dlatego też, kochani, i trzecia sprawa, młodzież i załamanie się młodzieży. Kochani Państwo, jest klasyczna linia, ponieważ to jest klasyczne liceum w Ostrołęce naszych przyjaciół, jest klasyczna linia, żeby człowiek w sferze praktyki był mistrzem, potrzeba mu odpowiedniej teoria. Czyli co to oznacza, co nam pan dyrektor zasygnalizował i co go tak niepokoi? I słusznie. Bo kochani, dlaczego ta młodzież jest taka niespokojna? A ja się pytam, a gdzie są racje, żeby ona była spokojna? Jeżeli się młodzieży podcina same fundamenty istnienia, nie ma prawdy, nie ma Boga. Co więcej, nie ma człowieka, bo wolno ci być jeszcze zwierzęciem, a jutro już tylko będziesz się mógł przyznać jako roślina do własnej bytowości. No to, kochani Państwo, to ta młodzież, która ma odrobinę rozumu i myśli, to myśli sobie tak, no nasze starsze pokolenia są godne najwyższego politowania. My się opowiadamy za fikcjami, bo tu w teorii nic się nie zgadza, bo Pana Boga Stwórcy już dawno nie ma, a moi ojcowie jeszcze w Niego wierzą, ale w pustce. Zbawiciela już nie potrzebujemy, no bo jak nie ma Stwórcy, sami sobie będziemy tutaj porządkować czy demolować rzeczywistość. Więc, kochani Państwo, młodzież polska, jeszcze nie było takiego pokolenia, które by miało tak ciężko jak to. Zabrano tej młodzieży wszystko. Zabrano jej Boga, zabrano jej małżeństwo rodziców,
zabrano jej rodzinę, zabrano jej prawdę, zabrano jej miłość, bo przecież na miłość boską taka pornografia. Przecież to komuniści PRL-owscy, jak zmartwychwstaną, to wystąpią przeciwko naszym pokoleniom. Bo oni bali się tam jakieś jedno zdjęcie w całym dzienniku przemycić, chociaż inne rzeczy mają na sumieniu. A u nas całe dzienniki są pełne pornografii. Przecież jak my będziemy takim państwem, które zezwala na taką seksualizację naszej młodzieży, przecież strzępy po narodzie polskim nie pozostaną. Przecież jakie mądre państwo może być, które zezwala na taki potop seksualizacji najmłodszych pokoleń? Przecież te pokolenia wołają, krzyczą. To jest postawa naszej polskiej młodzieży, jest wielkim krzykiem o naprawę, ale fundamentalną, istotną naszej Rzeczypospolitej Polskiej. To znaczy, że od dzisiaj pan prezydent i rząd polski powinni zabronić transportowania jednego zdjęcia pornograficznego w internecie w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. I my powinniśmy wspierać. Dlatego, kochani państwo, trzeba powiedzieć stop dla tej deprawacji. I dlatego też wtedy, kochani państwo, zapanujemy nad praksis szeroko pojętą, czyli nad postawą młodzieży w różnych aspektach, kiedy my jako naród damy młodzieży piękną, mądrą, prawdziwą, pełną wielkich ideałów teorię. Dopiero wtedy zgramy te dwa porządki, teoretyczny i praktyczny, bo najpraktyczniejszą, kochani, jest prawda. Nic od prawdy nie jest praktyczniejszego. Najpraktyczniejszą jest miłość i nikt nie jest szaleńcem, który miłuje nawet swoich nieprzyjaciół, lecz tylko taki jest prawdziwym człowiekiem, który powie: ty poniewierasz mną, wkładasz mi w usta, tak jak, kochani państwo, no ci bracia i siostry, którzy suchej nitki nie zostawiają na moim wystąpieniu toruńskim. Przecież zarówno Gazeta Wyborcza, jak też i ten list otwarty do mojego rektora KUL-u, przecież to są absurdy. Ja w ogóle o ekologii i ekologach w moim wystąpieniu ani słowa nie powiedziałem, bo to nie był mój temat. A proszę zobaczyć, co mi włożono w usta. Ekologia jest gorszą od nazizmu. Wzięto w cudzysłów, Gazeta Wyborcza. Ekolodzy są gorsi niż naziści. List otwarty do księdza rektora, wzięte w cudzysłów. I na tych tezach nabudowano potężną krytykę mojej działalności naukowej. Odmówiono mi jakiegokolwiek szacunku czy moich zasług i po prostu czego zażądano? Mojej śmierci i cywilnej na forum publicznym i naukowej na uniwersytecie. Zażądano odizolowania mnie od studentów. Już i takich mam niewielu, ale jeszcze i tych niewielu chcą mnie pozbawić. Więc wszystkiego, kochani państwo, proszę zobaczyć. I to słowami, które sami wymyślili. Czyli co to oznacza? Oni myślą o ekologii i o ekologach, że to są naziści. I dlatego też my musimy bronić, kochani państwo, nawet za najwyższą cenę. A prezydent Trump jest ostatnim, który nam przypomniał, że warto, żebyśmy byli Polakami bohaterami. Bohaterami dzielnymi, mężnymi, prawdziwymi, mądrymi, wolnymi, pełnymi szacunku i przyjaźni. O takich Polaków upomniał się, i to zresztą 100% słusznie, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Donald Trump. I za to mu z całego serca myślę, że wszyscy dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. W pierwszej kolejności chciałbym pozwolić sobie księdzu profesorowi podziękować, tak, czyli złożyć podziękowania za trud i ogrom pracy włożonej w szukanie prawdy i tłumaczenie jej nam. Pragnę również... Bardzo dziękuję. Pragnę również zapewnić, iż słowa księdza profesora znajdują przynajmniej kilka umysłów, które mógłbym nazwać żyzną glebą. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. I za wszystko wielkie Bóg zapłać. Bóg zapłać. Pytanie. Czy w orędziu Matki Bożej w Fatimie możemy znaleźć jakiś szczególny przekaz, akcent skierowany do mężczyzn? Dziękuję. Tak, bardzo dziękuję. Ja myślę, kochani Państwo, że w sferze ducha, nie ma płciowości. Wprawdzie duch i dusza mają wpływ na płciowość, ale w sferze rozumu, czy wolnej woli, czy pamięci duchowej, nie ma płciowości. Dlatego też Matka Najświętsza wybrała pośród trzech pastuszków dwie dziewczynki i jednego chłopczyka, żeby pokazać, że jej przesłanie ideowe kieruje do człowieka jako człowieka. Każdego człowieka, bez względu na jego płciowość. Dlaczego? Bo wszystko, co dotyczy płciowości, nie rozgrywa się w niej samej, lecz w podmiocie tej płciowości, czyli w człowieku, czyli w naszym duchu, w naszej osobie, która dysponuje naszą rozumnością, pamięcią i wolną wolą. Dlatego też, kochani Państwo, pytanie brata jest niesamowicie celne. A mianowicie, z jakim problemem wielkim, ideologicznym mamy do czynienia? A mianowicie z próbą neokomunizmu globalnego, redukującego człowieka do seksu. Jeżeli wolno każdemu z nas, jako kobiecie i mężczyźnie, wypowiedzieć nasze imię, to ono musi z powodu dyktatu ideologicznego, czyli komunizmu zradykalizowanego i obejmującego cały glob, brzmieć: jestem tylko i wyłącznie, ale i przejściowo seksem przeznaczonym do nadużywania każdego napotkanego drugiego jako o imieniu seksu i muszę się poddać każdej formie demoralizacji seksualnej. Dopiero wtedy moja pozycja w społeczeństwie neokomunistycznym będzie zabezpieczona. Ale finałem takiej struktury ideologicznej jest unicestwienie. Dlatego też, kochani, zobaczmy, że Matka Najświętsza, wybierając chłopczyka Franciszka i dwie dziewczynki, Hiacyntę i Łucję, pokazała nam, że to przesłanie jest w równej mierze, ponieważ w sferze ducha nie ma rozumu męskiego i kobiecego, jest rozum ludzki. Czy nie ma pamięci kobiecej czy męskiej, bo to byłaby seksualizacja ducha i na nią sobie nie możemy pozwolić, to przesłanie jest w równej mierze dotykające bytowości kobiety i bytowości mężczyzny. I ono jest odniesieniem do sfery ducha,
a poprzez sferę ducha następuje porządkowanie ciała, czyli całej sfery materii, bo materia jest ożywiona tylko i wyłącznie sferą ducha. I to też stało się na pewno przedmiotem takiego niesamowitego ataku na mnie, na moje wystąpienie toruńskie, bo ja w Toruniu upomniałem się o duszę roślin, o duszę zwierząt i o duszę oczywiście człowieka w rzeczy samej. A wiecie, kochani, że większego poniżenia materializmu jako materializmu nie można dokonać, jak poprzez przywołanie bytowości duchowej. I dlatego też właśnie to też nam uświadamia, z jaką porcją materializmu my mamy dzisiaj do czynienia. Że proces dekomunizacji, kochani Państwo, dzięki Bogu, że on się posuwa niesamowicie wolnymi krokami, ale mam nadzieję, że po zmianie nazw ulic i innych rzeczy, czy degradacji byłych komunistów, nastąpi ten zasadniczy i fundamentalny proces dekomunizacji duchowości tych, którzy są tą ideologią materializmu zranieni. Dlatego też właśnie widzimy, kochani Państwo, że gigantyczna praca przed Polską, ale ona będzie niesamowicie owocna, bo proszę mi wierzyć, nawet gdyby mnie ktoś zapytał, czy w interesie przyszłości Stanów Zjednoczonych, czy w interesie przyszłości Polski, pan prezydent Trump wygłosił to przemówienie w Warszawie o takiej treści, to tutaj mam wątpliwość. Czy bardziej przy tych słowach prezydent myślał o społeczności Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, czy o naszej, polskiej? Dlaczego? Dlatego, że ta ideologia materializmu czy neokomunizmu, to proszę mi wierzyć, ona jest niesamowicie rozbujana. Na przykład w Chicago, proszę wiedzieć, że w Chicago po wyborze pana prezydenta Trumpa ta wielka społeczność, olbrzymia aglomeracja, nie przeżyła ani jednego chyba dnia wolnego od strajków przeciwko panu prezydentowi Trumpowi. Ale to pokazuje, jak ten lewacki materializm, jak on zniewolił taką światłą, wspaniałą aglomerację, jaką jest Chicago. A takich przykładów w Stanach Zjednoczonych jest więcej. Na szczęście nie całe Stany Zjednoczone są neokomunistyczne, bo prezydenta Trumpa nie moglibyśmy przywitać ani w Warszawie, ani gdzie indziej, bo by go nie wybrano. Więc tutaj widzimy, kochani Państwo, że jeżeli my Polacy poświęcimy się dzisiaj, a powinniśmy to uczynić, i państwo, i Kościół, i taki mądry naród, my Polacy mamy talenty, które są zdolne do systemowego przezwyciężenia każdej ideologii, która dzisiaj na świecie się panoszy. Dlaczego? Nie dlatego, że jesteśmy takimi mocnymi Polakami, ale Matka Najświętsza dzieciaczkom w Fatimie powiedziała: Pan Bóg i Jego łaska będą waszą siłą, potęgą, wszechmocą. My, mocni boską mądrością, boską miłością, boską wiarą, nadzieją, my tylko wtedy jesteśmy, kochani Państwo, niepokonani. I pan prezydent Trump, jestem 100% pewien, że wiedział. On wypowiadając te słowa, jednocześnie uwielbił Boga i nasze polskie ściśle zasługi. I w tym też przejawia się wielkość tego przemówienia, że prezydent nie jest jednowymiarowym i to jeszcze redukującym naszą bytowość do bytu materialnego, bo przecież powoływał się na wolę, na rozum. Całą sferę ducha przywołał.
co mnie osobiście, muszę powiedzieć, jak tak z tym filozoficznym warsztatem przysłuchiwałem się jego słowom, to tak się zastanawiałem, panie prezydencie, jak to możliwe, przybywasz z takiego materialistycznego świata i ty wygłaszasz takie przemówienie w mojej umiłowanej stolicy. Dlatego też, kochani państwo, uwierzmy w potęgę naszego rozumu, kierujmy się prawdą Bożą i zapalajmy wszystkie narody świata do właśnie jako kobiety i jako mężczyźni, bo w sferze ducha nie ma płciowości, dlatego Pan Bóg nie jest jako najwyższy duch seksualnością, czy nie ma płciowości, nie jest mężczyzną czy kobietą. I to jest ta niestety nieporozumienie, szczególnie ruchu feministycznego, który chciałby, żeby Pan Bóg miał, czy żeby Pana Boga traktować jako kobietę. No to ruch feministyczny, tak jak państwo wiecie, to jest także jedno z dzieci ruchu neomarksistowskiego. Nie spodziewałam się, że to będzie ostatnie pytanie. Chciałam bardzo podziękować księdzu profesorowi za to świadectwo, ponieważ ja od dosyć dawna jestem skazana na niebyt. Kilka dni temu wyszłam ze szpitala, jestem tutaj dzisiaj i chciałam przypomnieć słowa poety, o którym przez cały czas swojej edukacji słyszałam, że jest zbyt trudny, żeby go zrozumieć. To jest wiersz, który pewnie państwo akurat w tym cytacie prawie wszyscy znacie. Natomiast nie wiem, czy ten krótki wiersz pamiętacie w całości. Przeszłość to dziś, tylko nieco dalej. Napisał Cyprian Kamil Norwid, potomek króla Sobieskiego przez prababkę, który chciał być zakonnikiem. Odesłano go z zakonu zmartwychwstańców i ten poeta modlił się wierszami. I moje pytanie brzmi, może ksiądz profesor chciałby nam podpowiedzieć dzisiaj, kogo mamy czytać, kogo mamy słuchać. Bóg zapłać. Kochani państwo, co miał Norwid na myśli, mówiąc, że przeszłość to dziś, tylko nieco dalej? Miał na myśli czas. Tylko w jego właściwej naturze. A jaka jest natura czasu? Wyznaczona jest początkiem i jego kresem, który się nazywa dniem ostatecznym. I teraz, co ten Norwid, który zatrzymuje się przed czasem, co on proponuje Polakom? Wieczność jako kryterium czasu, jako miarę czasu. Wielkość Norwida, kochani, my jej nie zrozumiemy tak długo, jak długo nie pojmiemy, że Norwid to jest tak cudownym bohaterem narodowym, że on zrozumiał jako jeden z nas, że czas istnienia Polski musi być oparty o fundament wiecznego Boga. Tylko wtedy, innymi słowy, Polska wygra w czasie, a ma go do dyspozycji od początku istnienia aż po kres dnia ostatecznego. My, kochani, zwyciężymy w czasie,
A kilka z tych zwycięstw przywołał, no muszę powiedzieć, że proszę mi wybaczyć, że jednak przywołam pana prezydenta Trumpa. I coraz bardziej państwo rozumiecie dlaczego. Dlatego, że on właśnie nam, Polakom i katolikom przypomniał, że wtedy zwyciężaliście Polacy, byliście wielcy, byliście bohaterskim narodem, kiedy mierzyliście czas ze wszystkim, co go stanowi kryterium wieczności. Bo czego nas, kochani, Matka Najświętsza z Fatimy, czy Anioł Portugalii chcą nauczyć? Przenikać czas wiecznością. Dlaczego? Bo ona jest ostateczną ojczyzną czasu. Dlatego, kochani, nie bójmy się naszej polskiej przeszłości, teraźniejszości i polskiej przyszłości tak długo, jak długo to kryterium, na które między innymi wskazał Norwid, i dla polskości, i dla czasu, czyli wieczny Pan Bóg, jak długo to kryterium będzie w polskości naszych pokoleń uwielbiane, jak długo w tym Bogu wiecznym będziemy pokładać nadzieję, jak długo będziemy go zgłębiać, poznawać naszym intelektem wielkim, bo między innymi także polskim. I jak długo, kochani, będziemy miłować wieczność. Dlatego, kochani, kto przeżyje czas najdoskonalej, kto się zechce w dosłownym tego słowa znaczeniu rozpłynąć w wieczności, ale nie w sensie panteistycznych igraszek czy różnych idealizmów, a już broń Boże niemieckich, tylko, kochani państwo, w tym pozytywnym norwidowskim sensie, żeby ten swój byt pielgrzymi pojąć na fundamencie Boga, Matki Najświętszej i Fatimskiej, a my mamy naszą własną, po jasnogórską, ale tę samą Matkę i aniołów, i świętych, bo po prostu o co Norwidowi chodzi? Żebyśmy byli święci. I jeżeli chodzi o jakąś stawkę, kochani państwo, w wydarzeniu fatimskim, to jest świętość każdej bytowości. A w naszym przypadku świętość Polski. To jest ten cel, o który Matka Boża Fatimska się u tronu Bożego w Fatimie upomniała, a później Pan Jezus przybył na ziemię polską, żeby się dla Polski i całego świata o tę świętość upomnieć i powiedzieć nam, nie martwcie się, ale tylko z moją pomocą ją osiągniecie. Niech się zatem tak stanie, bo nasz pan drogi redaktor Dariusz będzie nieusatysfakcjonowany, jeżeli przedłużymy naszą debatę do Białego Rona, bo jutro podobno jest jeszcze jeden dzień pracy. Jutro i następnego dnia też. Dziękujemy księdze profesorze. Bardzo dziękuję. Najserdeczniej dziękuję. A jeszcze... Przepraszam, ale jeszcze tylko jedno słowo. Najpiękniejsze i najsłodsze. Najserdeczniejszych podziękowań mojego ducha i serca za to, kochani państwo, co wy i tyle tysięcy Polaków, setki tysięcy Polaków. Ja nawet się nie spodziewałem, że tylu ludzi mnie w Rzeczypospolitej zna, ale dzięki naszym przyjaciołom zielonym okazuje się, że poznałem tyle przyjaciół. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. To teraz rzeczywiście chciałbym się pomodlić tą modlitwą, jaką anioł właśnie w trzecim objawieniu nauczył nas. Przenajświętsza Trójco, Ojcze,
Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest on obrażany, przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Przyjmijcie ciało i pijcie krew Jezusa Chrystusa, straszliwie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagradzajcie zbrodnie ludzi i pocieszajcie waszego Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Matko Boża Fatymska, Matko Boża Fatymska, Matko Boża Fatymska, błogosławiony księże Jerzy i dzieci fatimskie, wszyscy święci i święte Boże, wszystkim naszym ojcom i praojcom, wszystkich pokoleń naszego polskiego narodu, od jego zarania, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami. Niech was błogosławi Wszechmogący i miłujący was niebiańską, wieczną, miłosierną miłością Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Najserdeczniejsze Bóg zapłać także dla naszego drogiego pana redaktora Dariusza Pogorzelskiego. Ja mam nadzieję, że nie przeszkadzałem za dużo. Wspaniale. Bardzo dziękuję.